Reset Obywatelski. Reset Obywatelski. Dobra pora, ja nazywam się Tomasz Konca, czyli Radio Konca i będę, mam nadzieję, z Państwem i wraz z naszymi gośćmi aż do godziny 19. No za oknami pesymistyczna aura, ale my się nie przejmujemy, a ja dodam, że producentem wykonawczym naszego dzisiejszego programu Dobrej Pory jest Waldemar Wysokiński. Waldemaru, dziękuję Ci za to w imieniu swoim, jak i całej redakcji. Dodam też, że dzisiejszy program realizuje Messie Krzysztof Kolaczek, który jest czarodziejem, ale to wy dobrze o tym wiecie. A dzisiaj goście. W pierwszej części naszego programu, czyli już za chwilę, porozmawiamy z panią Małgorzatą Sójką z Centrum Wielokulturowego w Warszawie o działaniach tego miejsca, instytucji, właściwie chyba tak powinien powiedzieć. W drugiej części programu porozmawiamy z Krzysztofem Jarymowiczem, który powołał do życia Etnoligę. Być może niektórzy z Was, drodzy słuchacze, mieli okazję poznać Krzysztofa, tę niesamowitą, zaskakującą, zadziwiającą i przede wszystkim super pozytywną postać, gdyż w zeszłym roku w Resecie rozmawialiśmy, no ale wtedy Etnoliga była zawieszona, a teraz hula w najlepsze. Także to wszystko dzisiaj przed nami. Mam nadzieję, że będzie, no, że będzie ciekawie i oczywiście witam naszych słuchaczy, liczę na konstruktywną dyskusję, dzwońcie, piszcie, komentujcie, no bo na tym polega przecież nasz dzisiejszy program. Także no, zapraszamy do słuchania, do uczestnictwa, a tymczasem ja komisyjnie chciałem powitać panią Małgorzatę Sójkę. Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry. Witajcie, dziękuję Resetowi za zaproszenie. No a ja też dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. W dobrej porze rozmawiamy o właśnie o inicjatywach, o miejscach, przedsięwzięciach, o ludziach, którzy po prostu robią dobre rzeczy. No i tak ja postrzegam to. No właśnie, jak to nazwać Centrum Wielokulturowe? Czy to jest organizacja, stowarzyszenie, fundacja, przedsięwzięcie, instytucja? Proszę nam powiedzieć, pani Gosiu, czym jest Centrum Wielokulturowe? W ogóle może mówmy sobie na ty, bo to tak będzie wygodniej. Tak sobie zresztą mówimy w centrum, niezależnie od tego, ile lat i jaki status ma ktoś w zespole. To tak, dygresja. My jesteśmy właściwie projektem, przedsięwzięciem, tak można powiedzieć, dlatego że jest to projekt miejski. Tą komórką w ratuszu, która jest za nas odpowiedzialna, opiekuje się nami, no, finansuje nas też, kontroluje, jest Centrum Komunikacji Społecznej, czyli to jest ta część jakby miasta, która odpowiada za kontakty z organizacjami pozarządowymi, wkluczanie organizacji pozarządowej w pewne procesy, które w tym mieście się dzieją, też komunikacje, jakby mieszkańcy, organizacje, no to jest ta część. Także my jesteśmy projektem, tak można powiedzieć, jednocześnie miejscem, bo to miejsce jest konkretne, namacalne, to jest Jagiellońska 54, właściwie serce Pragi Północ, bo to jest przy placu Halera. Natomiast jest też, w tym jest, są też organizacje, ponieważ co trzy lata jakby ten konkurs, bo to jakby w ramach konkursu wyłaniani są operatorzy, czyli gospodarze. O. I my, to znaczy, mówiąc my, mam na myśli Stowarzyszenie Prohumanum, którego jestem w zarządzie, jesteśmy tym gospodarzem, operatorem od 2017 roku. Czyli to jest już drugi cykl konkursowy, który udało nam się teraz, realizowany jest drugi cykl trzyletni konkursowy, który udało nam się no, wygrać. Natomiast samo centrum powstało w 2014 roku, początkowo jako taki program pilotażowy. Tam się zawiązała wówczas Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego, kilkanaście organizacji pozarządowych, które trochę to i wymyśliły i no, namawiały miasto na stworzenie takiego miejsca, co się udało. Poza nami, tak jak mówię, Stowarzyszenie Prohumanum przez lata 2019, to były dwie organizacje, z nami jeszcze współprowadziło Centrum Fundacja dla Somalii,
Natomiast w tym ostatnim secie dokoptowaliśmy do tego partnerstwa, które było zupełnie ok i jakby dobrze nam się pracowało, ale postanowiliśmy rozszerzyć to partnerstwo o dwie organizacje jeszcze. I teraz są z nami też Fundacja Ormiańska i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. I ta jakby organizacja ukraińska, no to jest chyba logiczne bardzo, dlaczego ona się pojawiła, tak, że od 2017 roku też ta sytuacja w Warszawie taka demograficzna się zmieniła, osób z Ukrainy przyjechało do nas bardzo dużo, jest to ogromna diaspora, największa właściwie. No i to no byłoby bardzo źle, gdyby te osoby gdzieś tam nie miały swojej reprezentacji, bo czasami projektując na przykład działania dla jakiejkolwiek grupy, w której my nie jesteśmy, czy to będą migranci, czy to będzie jakaś grupa osób na przykład zagrożonych wykluczeniem, czasami mamy złą perspektywę i tak jakby nawet chcąc, robiąc dobrze bardzo i mając sobie taką nonszalancję, że o my tu o to wiemy, co tej grupie jest potrzebne i co ona tutaj będzie fajnie odbierała, czy co jest dla niej istotne, może się okazać, że bardzo często w takich projekcjach się po prostu mylimy, dlatego musi być ta grupa, która jest ważna. I kolejną taką grupą, która wydała nam się ważna, o którym troszeczkę sobie tam zapomnieliśmy w pewnym momencie, myśląc o wielokulturowości, to jakby te mniejszości narodowe i etniczne, które wśród nas mieszkają od wieków. Bo często myśląc o wielokulturowości czy o różnorodności, patrzymy na współczesną migrację, tak, i przez ten pryzmat ją gdzieś tam i analizujemy, w ogóle na nią patrzymy. Natomiast też warto pamiętać o tym, mieć gdzieś to z tyłu głowy, że w Polsce, no przede wszystkim Polska przedwojenna była niezwykle zróżnicowana pod kątem i etnicznym, i był po prostu kraj wielokulturowy, tu nie ma co się oszukiwać, ale to nie znaczy, że nadal taka nie jest i te mniejszości, stare mniejszości, o tak powiem, nadal przecież u nas mieszkają, są bardzo ważną częścią naszej kultury, tworząc ją jednocześnie jakby zachowując swoją tożsamość i odrębność. Więc... O jakich mniejszościach, Gosia, mówimy, mówiąc o tych tradycyjnych mniejszościach? Ojejku, to jest bardzo dużo, no to przede wszystkim są Ormianie, to są Tatarzy, tak, bo to też taka narracja w 2015 roku, jakby się wszyscy obudzili, że na świecie i w Polsce są muzułmanie, a oni u nas mieszkali od 400 lat, tak. To są Wilanowianie, są takie mniejszości, które gdzieś tam do tej Warszawy już nie docierają, tak, o nich myślimy ciepło, to są, nie wiem, Kaszubi, czy powiedzmy, nie wiem, Ślązacy, tak, ale powiedzmy oni tutaj, jakby Warszawa to jest mniej na przykład, ale jeżeli jeszcze chodzi o tą taka najmniejsza mniejszość, jaka w ogóle jest w Polsce, to są Karaimowie i jak sobie wejdziecie na naszą stronę i naszego Facebooka, trochę tam przeskrolujecie, przeczeszecie, to traficie na sporo wydarzeń karaimskich, bo to też jest taka, wydawałoby się właśnie bardzo malutka społeczność, a jednocześnie dość prężna. Oni w zeszłym roku nawet bardzo fajny projekt zrobili, muzyczna mapa karaimska, bardzo Wam polecam odszukać sobie w internecie ten projekt bez problemu. Także jeżeli chodzi o te tradycyjne, to przede wszystkim. My bezpośrednio jakby współpracujemy z Ormianami, ale to oczywiście nie są jedyni. Fajnie, że wspomniałaś o Karaimach, bo tutaj przecież Karolina Cicha, doskonała artystka, ona też bardzo, bardzo promuje te właśnie ślady etniczne, tak więc wiem, że też szykuje się album. Gosia, Centrum Wielokulturowe, na waszej stronie można przeczytać, że no na pierwszym planie tutaj mamy dialog międzykulturowy. To jest chyba słowo klucz, bo tak jak powiedziałaś, że no chcemy pomagać, bardzo wiele osób myślę, że ma to w sobie, ma to w genach, no ale no właśnie, czasami chyba warto wiedzieć, warto uderzyć, jak ta pomoc ma wyglądać, bo tak jak mówisz, ona czasami się totalnie może rozmywać z oczekiwaniami albo z potrzebami raczej niż z oczekiwaniami, no bo jak się domyślam, raczej ludzie, z którymi pracujecie, współpracujecie, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, że są oni roszczeniowi, raczej myślę, że jest inaczej, chyba że się mylę. Znaczy, też jest tak, że różne organizacje czy różne instytucje jakby mają swoje skille, tak? Mają swoje jakby części. My przede wszystkim chcemy łączyć to społeczeństwo przyjmujące, czyli nas, z migrantami, ale też tworząc taką jakby sytuację, gdzie my migrantom dajemy pewne narzędzia, które im w tym pomogą, a jednocześnie edukujemy społeczeństwo przyjmujące
co też im pomoże przyjmować ludzi chętniej i z bardziej otwartymi ramionami. I tak jeżeli chodzi o ten komponent naszej działalności, taki stricte skierowany do migrantów, to jest to przede wszystkim nauka języka polskiego. To jest coś absolutnie podstawowego i tutaj to nie ma żadnej filozofii w tym, żadnych wielkich badań socjologicznych nie trzeba robić, to wystarczy wyjechać nawet na wakacje gdzieś za granicę albo do jakiejś roboty, żeby doskonale wiedzieć, że jakby bariera językowa jest podstawowym problemem w jakiejkolwiek integracji, tak? To powoduje, że osoba nie tylko ma trudniej z pracą, z kontaktami społecznymi, no głupio się do tych sąsiadów nawet odezwać. Co więcej, ta osoba też nie jest tak bezpieczna, jak byłaby, gdyby mówiła po polsku, tak? To w kontakcie idzie do urzędu, bardzo często tam nikogo nie ma, kto mówi po polsku, Boże, w innym języku. Idzie na policję i też się zdarza tak, że tu jest jakaś histeria i szukanie po nocy jakiegoś tłumacza, bo jest jakaś zgłoszona na przykład jakaś interwencja jakiejś przemocy czy czegoś. Także ta nauka języka polskiego jest moim zdaniem kluczowa i to tam mówię moim zdaniem, ale to nie jest jakieś moje tam eksperckie zdanie, to jest po prostu logika. Zresztą i bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te lekcje polskiego. My mamy no też trochę w COVID-zie udało nam się więcej osób objąć tą nauką, bo udało nam się uruchomić lekcje online, więc moglibyśmy, bo my lokalowo jakby i kadrowo możemy sobie poradzić no tyle, ile możemy. W tym roku też nawiązaliśmy, na ten rok szkolny nawiązaliśmy taką współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Oni tam nam załatwili jakąś możliwość, że będziemy też mogli uczyć dzieciaki, bo do tej pory dzieci nie uczyliśmy, tylko osoby dorosłe. Więc ten polski. Drugą rzeczą, która też się cieszy ogromnym zainteresowaniem i tutaj nam się kolejki ustawiają, to jest wsparcie prawne. To jest nieodpłatne wsparcie prawne. Większość spraw, które do nas jakby dociera, to są kwestie pobytowe, tak? Czyli osoba otrzymała odmowę pobytu, chce się odwołać, nie wie jak to zrobić, ale też różne inne sprawy, też już tutaj nie będę tego jakby czasowo, tak? Nie damy rady, ale u nas na stronie, jak wejdziecie na stronę w zakładce porady prawne, jakby jest dokładnie opis wszystkich, no bo nie wszystkie sprawy, powiedzmy, nie zajmujemy się sprawami na przykład karnymi, tak? Ale już na przykład jakimiś takimi typu spraw z zakresu prawa pracy, czy jakiś ktoś, no nie wiem, został oszukany, tak, przez najmującego mieszkanie, to jest częsty przypadek, przez pracodawcę też jesteśmy w stanie pomóc. I trzecim takim doradzaniem jakby tym osobom jest, to jest doradca, my go nazywamy doradcą zawodowym, ale tam z uwagi na kompetencje tej osoby, która to robi i takie jego możliwości, właściwie jest doradcą społecznym, bo nie tylko mówi o sprawach pracy, prawa pracy, czy nie wiem, skonsultuje umowę, czy tutaj nie ma jakichś, nie wiem, gwiazdek, kruczków, ale też pomaga w załatwianiu pewnych spraw w urzędach, jakichś takich społecznych, tak? Czasami ktoś przychodzi, na przykład zupełnie nie wie, czy należy mu się jakieś wsparcie opieki społecznej, tak? Czy na przykład, nie wiem, jakiś zasiłek, coś takiego, to też takie rzeczy, w takich rzeczach możemy pomóc. Dużo jest spraw związanych z oczywiście uczelniami, wizami, tak, bo to też jest duża grupa osób, które są tutaj u nas tylko na chwilę, na przykład na czas edukacji. Także to jest, jeżeli chodzi o to, co jest, a i mamy też wsparcie psychologiczne, to już taki wisienka na torcie, ale też rzeczywiście jakby to doświadczenie migracji, a tym bardziej doświadczenie uchodźcze, no generuje różne problemy takie adaptacyjne często, także myślę, że to też jest potrzebne. No i oczywiście też jakby zapraszamy do wspólnych jakichś działań i wtedy jakby łączymy te dwa środowiska, tak? Bo jesteśmy też miejscem aktywności lokalnej, czyli też jakby działania nasze lokalne, sąsiedzkie, praskie, to też jest jakby taki oś naszego zainteresowania. No i my to wszystko tak próbujemy mieszać i to się udaje, dlatego że jak wychodzę z założenia trochę tak, że jak się chce mówić w ogóle o integracji, bo gdzieś tam ta integracja się cały czas przewija, to w momencie, kiedy robimy jakieś super konferencje, panel dyskusyjny, to tak naprawdę przychodzą osoby, które już są przekonane do tej idei. Rzadko się zdarza, żeby tam przychodzili sceptycy, tak? I my oczywiście też takie wydarzenia robimy, żeby nie było, jakieś takie edukacyjne, takie na ex katedra wielkie, ale tak naprawdę najfajniejsza integracja i chyba taka najbardziej skuteczna później
taka rozszerzająca się, jakby się kamień do jeziora wrzuciło i te kręgi się zaczynają rozszerzać na kolejnych ludzi, tak? To jest taka, kiedy się ludzi posadzi przy jednym stole i trochę się ich zmusi, żeby razem coś zrobili. Tak, to mogą być warsztaty kulinarne, to mogą być jakieś warsztaty plastyczne, to mogą być warsztaty teatralne, to może być wspólne oglądanie filmu i potem dyskusja o nim. I wtedy jakby jak osoby, i wtedy często przychodzą osoby, które nie do końca jakby pewnie się czują w tym wielokulturowym środowisku. Na przykład no, Praga, warszawska Praga też ma taką opinię trochę takiej szemranej dzielnicy, więc przychodzą nasi lokalsi, nasi sąsiedzi i to jest fajne i też jakby nie ma w nich też tego takiego polityczno-poprawnego lęku przed zadawaniem pytań, które mogą się wydawać no, niekoniecznie w porządku i być może nigdy nie padną w innym środowisku. Tu padają i jakby osoby z tym doświadczeniem migracyjnym mają taką żywą możliwość powiedzenia, jak ja to widzę, no i przede wszystkim taki bezpośredni kontakt, spotkanie się. Ja wiem, że to się potem rozszerza, bo to jakby potem ci ludzie wracają do swoich domów, i naprawdę oni już sobie nie dadzą wmawiać, tak, historii typu, że wszyscy muzułmanie to terroryści, bo oni znają te konkretne osoby, czy nasi pracownicy, bo zazwyczaj też mamy tak, że ten zespół nasz jakby no nie składa się tylko z Polaków, więc sam zespół jest wielokulturowy i często się zdarza tak jakby, że tutaj ten bezpośredni kontakt, czy ta pomoc, którą ta osoba uzyskała od kogoś z naszych kolegów, no też potem to gdzieś idzie w świat i to jest moim zdaniem bardzo ważne, co oczywiście nie znaczy, że ja tutaj jakoś deprecjonuję inne rodzaje wydarzeń, bo my jak najbardziej też sobie czasami dyskutujemy w gronie jak najbardziej przekonanych osób, bo to też jest istotne i też warto takie eventy robić. No to jest niesamowite, bo tutaj mam dwa od razu tematy, natomiast no to zacznę od końca, bo wspomniałaś rzeczywiście o Praszce, Praga Północ. Ja sam pochodzę z prawobrzeżnej Warszawy, co prawda z Grochowa i całe życie się... Ja też z Grochowa. No królowo, ziomalko, no to ziomalk, wszystko, tak, ziomalk. Wszystko okej. Okay. Tak więc ja sam, kiedy chodziłem na drugą stronę Wisły, miałem kolegów, którzy nigdy nie byli po tamtej stronie, po mojej stronie Wisły i rzeczywiście też mnóstwo działań robiliśmy żeby odczarować tę dzielnicę. I ja tak sobie pomyślałem, że teraz patrząc na mapę Pragi Północ konkretnie, prawda, no to okazuje się, że rzeczywiście to miejsce jest takim żywym jakimś tworem, no bo tak, mamy city za Wisłą, centrum i tak dalej, korporacje, budynki, ludzie pędzą, szaleństwo. Tej więzi nawet międzysąsiedzkiej za bardzo w ogóle nie widać. Natomiast tam na tej Pradze życie jakby toczy się trochę innym rytmem i ludzie być może są bardziej bezpośredni, natomiast cały czas gdzieś jest taki właśnie etos, że tutaj można dostać w ryja, że tutaj mogą cię okraść, że tutaj coś nie halo, że bieda przede wszystkim, no bo to też jest takie znamienne, no nie trzeba też być jakimś znawcą, wystarczy wyjść, popatrzeć na elewację, popatrzeć na te kamienice i mamy już informacje i ty nie jesteś pierwszą osobą, która mówi takie rzeczy, że ci ludzie naprawdę kiedy przełamie się te beznadziejne bariery, które, no właśnie, nie wiadomo skąd one są w nas, to po prostu świat zaczyna powoli inaczej wyglądać. To jest naprawdę niesamowite. Ja myślę, że to też socjologowie mogliby się tym zająć. I druga sprawa, jeśli chodzi o pomoc prawną, jak to wygląda, no bo no słyszymy niestety przypadki nikczemnych pracodawców, no już nie mówię o tych najbardziej ekstremalnych historiach, kiedy wywozi się kogoś, bo zasłab i go zostawia się na przykład na przystanku, prawda? Ale czy ta pomoc prawna jakby ma ciąg dalszy, czyli przyjdzie ktoś, kogo pracodawca oszukał i tak dalej, czy poza tym, że on dostanie, co ma zrobić, jakie kroki ma podjąć, czy ma jakieś takie też konkretne wsparcie, że no w starciu z tym kimś nie będzie sam? To ja też zacznę od końca, czyli od twojego drugiego pytania, bo to będzie krócej, ja tutaj też jakby nie, no najlepiej byłoby z naszym prawnikiem teraz porozmawiać, natomiast to nie jest tak, że ktoś dostaje tylko narzędzia i mówi mu się tutaj sobie zajrzyj i to sobie wydrukuj i to sobie wypełnij, to się robi z nim jak najbardziej i w zależności od tego, znaczy sprawy są zamykane jakby, o tak powiem. O.
Czyli jeśli na jakimś etapie, bo to różnie bywa czasami, na jakimś etapie, na przykład klient mówi, słuchajcie, ja nie wiem, wezmę sobie kogoś komercyjnego, tak, bo już potrzebuję jakby więcej tego wsparcia, albo czasami klient odpuszcza, tak, no też tak się zdarza. Natomiast to nie jest tak, że osoba jest zostawiana, jakby te sprawy są doprowadzane do końca. Także na każdym etapie, łącznie z reprezentacją, jakby jeśli to jest potrzebne przed sądem, jakby takie wsparcie jest możliwe. To bardzo często się oczywiście rozpływa na poziomie dużo niższym, bo wiadomo, zazwyczaj, jeżeli mówimy o pracodawcach czy jakichś nieuczciwych najemcach, Boże, najemca, nigdy nie pamiętam, nie, wynajmujących, o, nigdy nie pamiętam, który jest który. W każdym razie tych osób, które wynajmują mieszkania, to zazwyczaj to, że one próbują zrobić coś nie tak, wynika z tego, że czują się silne wobec słabego. W momencie, kiedy widzą, że ten gość, który tu przyjechał 3 miesiące temu i nie powinien tu mieć żadnego wsparcia, żadnej rodziny, przyjaciół, tak, ani nikogo, plus do tego jeszcze mówi kiepsko po polsku i można go po prostu zakręcić jak się chce, nagle widzi, że za nim ktoś stoi instytucjonalnie i zazwyczaj jest tak, że w ogóle nie dochodzi do poziomu sądu. Tak jak mówię, prawdopodobnie w analogicznej sytuacji nie próbowałaby ta osoba wykorzystać Polaka. O. I to nie wynika z rasizmu czy z ksenofobii, tylko z po prostu z zwykłej takiej ordynarnej nieuczciwości. Po prostu widzi słabą osobę, która jest sama i wtedy bardzo często jest tak, że jak ten prawnik się pojawi, nawet na poziomie pisma, tak, ze imienia i nazwiska, pieczątki mecenasa, to już zazwyczaj to tak, efekt białego kitla i nagle się okazuje, że wypłatę da się wypłacić, sprawę dać się załatwić, oczywiście, że tak. Także, ale jeżeli chodzi o zasadę, to zasada jakby, że to klient decyduje, kiedy ewentualnie kończymy temat, tak? Także tutaj nie zostają sami. To jeżeli chodzi o prawnika, natomiast jeżeli chodzi o praszkę, to tak, w ogóle to ta dzielnica się bardzo zmieniła i to wiemy, tak? Częściowo nie jest to wcale dobry proces, bo następuje trochę taki proces gentryfikacji i wypychania z tych fajnych lokalizacji, z tych wiesz, z tych tam ząbkowskich, z tych no targowych, tak, tak. Z tych fancy adresów, trochę rzeczywiście osoby, które tam mieszkały, a wprowadza się trochę takiej bohemy, ale ta bohema ze sobą niesie wartość dodaną, tak? To też nie jest tak, że to jakiś... Bohema jest okej, jeszcze tutaj mówimy o patodeweloperce. Tak. Serce miasta, tak, miało na 11 listopada swoją bardzo nieprzyjemną przygodę z hostelem, który tam był i nie życzył sobie osób w kryzysie bezdomności, żeby się kręciły po podwórku i mieli straszną wojnę. No ale właśnie, za tą bohemą przyszło trochę fajnych knajpek, które nie są tylko knajpkami do sprzedawania kawy, ale też robią kulturę fajnych instytucji. No my jesteśmy, jest Dom Kultury Praga, który bardzo też taki jest inkluzywny, otwierający się na wszystkie różne dziwne jakby inicjatywy i bardzo taki lokalnie osadzony, czujący, jakby ludzie, którzy tam pracują, czują, bo my z nimi dużo rzeczy robimy wspólnie, czują tego ducha Pragi, bo to też trzeba trochę czuć ducha Pragi. A jeżeli mówimy jeszcze o duchu Pragi, to znaczy moim takim w ogóle ukochanymi, to wszyscy wiedzą, że to są moje ukochane osoby na Pradze i one mnie też, myślę, trochę lubią, to są seniorzy, którzy naprawdę robią fajne rzeczy, są bardzo ciekawi świata, oni są absolutnie pierwsi na przykład do wspólnych jakichś takich spotkań międzykulturowych, są bardzo ciekawi jakby innych kultur, innych smaków, tak, także to jest bardzo fajna ekipa i też bardzo często nam sąsiedzi, my to jakby widzimy, bo też rozmawiamy z tymi osobami, w momencie kiedy my czasami organizujemy jakieś zbiórki, wkrótce będziemy organizować, bo tak się zebraliśmy trochę na szybko, sami prywatnie, ale będzie na naszej stronie ta informacja, zbiórkę dla Somalijek, które są w tej chwili w Czerwonym Boże bodajże w ośrodku dla cudzoziemców, ale to jak organizujemy jakieś doraźne zbiórki, czy wspieramy
inne organizacje jako miejsce po prostu zbiórkowe, to nasi sąsiedzi bardzo chętnie się w to włączają. Nasi sąsiedzi chcą pomagać, chociaż właśnie bardzo często, tak jak mówiłeś, wcale nie są w jakiejś takiej super materialnie dobrej sytuacji. Także chętnie się dzielą. Także ja się bardzo dobrze czuję jakby na tej pracy i ja myślę, że to fajnie, że to centrum jest właśnie tam. O. No właśnie, to jest niesamowite, że tutaj też ty powiedziałaś, że ci ludzie no najczęściej pomagają ci, którzy być może czasami sami tak naprawdę tej pomocy by oczekiwali, a tutaj proszę bardzo, to serce na dłoni, wystarczy pokonać te bariery. No właśnie nie wiem czego, czy to jest, skąd ten strach się bierze przed tym nowym, przed tym nieznanym według ciebie, skąd to wszystko, czy to jest wynik pracy polityków, wynik pracy mainstreamowych mediów, o co tutaj chodzi z tym wszystkim, że tak się boimy, skoro mamy takie cudowne, piękne, wielokulturowe tradycje jako naród polski, a dzisiaj tak przynajmniej oficjalnie patrząc wygląda na to, że ktoś chciałby wytrzeć tę historię. To znaczy, to jest, myślę, że to jest skomplikowane i w ogóle to jest pytanie do, nie wiem, do socjologa na pewno, okay. Bo to chyba też nie jest tak, że można prosto na kogoś rzucić winę. Znaczy w ogóle ten lęk w ogóle wynika z jakby niewiedzy, nieznajomości, tak? To tak jak każdy stereotyp działa, tak? No, nie ma się co oszukiwać, że od 2015 roku i tego pierwszego rajdu, który zrobiła strona teraz rządząca, jakby nie tylko w Polsce się to przecież zadziało, tak? Tak samo się zadziało na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, we Włoszech, tak? Że no po prostu zaczęło się straszenie uchodźcami, bo to co teraz w tej aktualnej sytuacji na granicy białoruskiej też często podkreślają wszyscy, że przypominają lata 90., tak, i wojnę w Czeczenii, kiedy naprawdę no, nikt nie miał, znaczy w ogóle nie było tematu, tak? Pojawił się jakiś tam temat, że te osoby się pojawiają, że coś, natomiast no, nie było jakby to... Nie było halo tutaj, żadnego. Nie było halo wokół tego, dokładnie tak. Po prostu. I na pewno to się przyczyniło w dużej mierze do tego. Myślę, że z kolei, no, myślę, że warszawiacy to trochę są jednak, oni się trochę mniej boją. My zresztą robiliśmy taką kampanię uliczną z miastem, warszawiacy się nie boją w 2017 roku, ale rzeczywiście się mniej boją, bo to jest stolica, tak. Już pomijając właśnie nasze tutaj teraz, a już w ogóle na Pradze to już w ogóle, ale no my się niczego nie boimy w ogóle, ale rzeczywiście tak jest, że no tu jest nam łatwiej, tak, to jest duże miasto, każdy zna kogoś praktycznie, już w tej chwili już trudno jest nie mieć kontaktów z osobami z innych krajów, tak, także myślę, że to jest na pewno, no przede wszystkim ta kampania i takie, już myślałam, że jak skoncentrowali się na środowisku LGBT, to nam już odpuszczą, ale okazało się, że nie, że jeszcze można do tego wrócić, jeszcze można tego kotleta odgrzać, tak, no bo w tej chwili jest wprost straszenie, że nie możemy wpuścić 30 osób, ponieważ za chwilę będą to jakieś tysiące, natomiast przez zieloną granicę codziennie przechodzi naprawdę masa ludzi. Znaczy, migracje są, były, będą, są naturalnym procesem, są absolutnie procesem kulturotwórczym, nigdy nie są procesem destrukcyjnym dla kraju, w którym kierunku ta migracja się odbywa, nawet jeżeli z tym są związane problemy, bo to też nie jest tak, że czy my, czy w ogóle osoby, które się zajmują czy migracjami, czy problemem z doświadczeniem uchodźczym, my nie widzimy problemów, które jakby to, ale to jakby każdy interakcja ludzka niesie problemy ze sobą, je trzeba przewidywać, rozwiązywać, być na nie gotowym, natomiast nie mówić, że ponieważ są te problemy, to my jak dzieci tutaj postawimy wielki mur i my się nie odgrodzimy, nie ma czegoś takiego jak twierdza Europa, a w momencie, kiedy stoi nam u progu kryzys klimatyczny, w tej chwili zaczął się straszny głód na Madagaskarze na przykład, tak? I to tak zaczyna się naprawdę ta pętla zacieśniać. W pewnym momencie my po prostu nie będziemy mogli, tak staniemy w pewnym momencie, no nie my, może nasze dzieciaki,
przed takim kryzysem humanitarnym, który się nam jakby nie śni, i w tym momencie należy wypracować dobre rozwiązania, dobre praktyki, a nie kombinować, jak tu się odgrodzić, bo się nie odgrodzimy, po prostu. Dokładnie, nie będziemy gettem, poza tym no, nigdy więcej getta, szczególnie my jako Polacy powinniśmy o tym pamiętać, szczególnie my jako Polacy powinniśmy pamiętać, że, bo teraz ostatnio w kontekście tej sytuacji dramatycznej, tragicznej, zresztą dzisiaj pewnie dotarła do ciebie przerażająca wiadomość, którą podało OKO.press o śmierci dwójki dzieci, która szukała pożywienia po prostu, bo od 20 godzin nic nie jedli, tak więc zatruli się grzybami, no to jest dla mnie, to jest porażka, bo to jest tragedia już niewyobrażalna, no ale cóż, takie rzeczy się dzieją, a przecież Polacy też emigrują, cały czas emigrowali, emigrują i dzięki rzece Bóg, że tak powiem, nie emigrują z powodu wojny, tylko żeby poprawić sobie swój status życiowy bardzo często, a to często słyszymy taki argument, oni dobrze wyglądają, a skąd oni mają telefony, a dlaczego zapłacili $1000 za to, żeby się dostać na granicę, to jest niesamowite. Ja tak sobie pomyślałem, że skoro większość jednakowoż deklaruje się w Polsce jako katolicy, to jest chyba wymarzona sytuacja dla katolika. Takie sprawdzam po prostu jedno wielkie, żeby pokazać na przykład tutaj swoją, dać świadectwo tej wiary. To już mówię tak o tym takim oddolnym ruchu. No tak trochę tego za bardzo akurat na taką skalę nie widać, ale mam nadzieję, że może w końcu się to zmieni. A w kontekście właśnie Gosia, w kontekście tej sytuacji, bo no mam nadzieję i spodziewam się, że tak jak już Polska przyjęła migrantów z Afganistanu, że jednak tych ludzi będzie jeszcze więcej. Czy też już w tym momencie bierzecie pod uwagę, że być może to będą wasi podopieczni? Znaczy tak, no my jesteśmy gotowi, o tak powiem, my jesteśmy gotowi, ponieważ tak, są, my też naprawdę organizacje pozarządowe, tak jak mówiłam na samym początku, każda ma swoje skille, więc my nie musimy naprawdę sobie wchodzić nawzajem w kompetencje. Natomiast my chcielibyśmy, na pewno robimy takie przymiarki do zwiększenia ilości tej pomocy prawnej. To jest coś takiego, co jest naprawdę potrzebne i będzie fajnie. No, z Fundacji dla Somalii Elmi Abdi pojechał do Czerwonego Boru kilka dni temu dosłownie, rozmawiał z tymi Somalijkami, które jakby no, je na szczęście jakby wpuszczono, tak? Czy wpuszczono, no, przewieziono je do strzeżonego ośrodka de facto, co wcale nie jest takie fajne i przyjemne, tak już jak jesteś na marginesie. Więc rozmawiał i z komendantem tego ośrodka i z tymi paniami, więc mniej więcej wiemy, jakie mają potrzeby, tak jak mówiłam, będziemy próbowali troszkę tak celowanie im, ale też innym osobom, bo z rozmowy z komendantem wynikało, że to nie jest tylko kwestia tych osób, tylko w ogóle jakby całego ośrodka. No my zresztą z kontaktów jakby z ośrodkami dla uchodźców, to wiemy, że tak jakby no, że tam zawsze jest pewna dziura bez dna na pewne produkty, tak? Środki czystości, jakieś takie rzeczy bardziej powiedzmy właśnie luksusowe, dlaczego nie, bo właśnie to jest najgorsze, że patrzymy na osoby, zwłaszcza z doświadczeniem uchodźczym, jako w ogóle, no nie wiem, jakieś inne osoby, które właśnie oni powinny mieć kota albo, nie wiem, smartfona, tak? No mamy XXI wiek, hello, tak? Nikt do nas nie przyjdzie na boso w koszuli, w zębach, żebyśmy my się dobrze poczuli i żeby nam się dysonans poznawczy nie robił. No nie będzie tak, tak? Czasami a z drugiej strony, Gosia, też przepraszam, że wejdę ci w słowo, oczywiście. Postawmy się z drugiej strony, w skórze tej osoby, która przybywa, tak. No po prostu, więc i tutaj... Dokładnie, no to naprawdę nie są absolutnie ludzie, którzy się od nas jakoś różnią. To było takie bardzo symptomatyczne w czasie wojny w Syrii i kiedy rzeczywiście uchodźcy z Syrii jakby przybywali, czy do nas, czy do Europy, te komentarze, gdzie naprawdę no Syryjczycy, państwo Persów było państwem przez wielkie P, jak myśmy tutaj w gliniankach mieszkali, ludzie, naprawdę. No raczej. Więc to też warto Persy. Sobie uzmysłowić, tak, to sobie warto uzmysłowić, jak czasami są to też te wszystkie, jak bardzo różnią się te kultury od siebie, tak. Syryjczyków na przykład obrażały te teksty, że dlaczego sobie Zea was nie wzięła, tak, albo Arabia Saudyjska, no bo to jest wasza kultura. Nie, to nie jest nasza kultura, to jest zupełnie odmienna kultura.
kultura. Także to są takie bardzo skomplikowane jakby procesy. Dokładnie, ta edukacja naprawdę, bo my mieliśmy, w tej chwili to już się trochę tak uspokoiło. Ja myślę, że to, co się dzieje teraz i reakcje generalnie ludzi w porównaniu z reakcjami w 2015 roku, bo ja w ogóle szczerze mówiąc, znaczy ja to tak traktuję trochę osobiście, bo ja do 2015 roku nie do końca interesowałam się migracjami, a nawet prawami człowieka, poza tym, że wiedziałam, że one są i powinny być. Natomiast to, co się wtedy zadziało, ten hejt, który się wylał, on we mnie pobudził jakąś taką strunę, że ja weszłam jakby na drogę aktywizmu, która do tej pory no, ja bardzo wspierałam, aczkolwiek nie tak, żeby się tam specjalnie gdzieś wycierać po ulicach. Także więc bardzo porównuję jednak, tak, nawet to, co się pisze w internecie, oczywiście, że są głosy no, kretyńskie i nadal powielające te wszystkie stare stereotypy, ale one zaczynają być w mniejszości, one zaczynają być zakrzyczane przez takie głosy rozsądku, jakby punktujące bardzo mądrze to, jak ta sytuacja wygląda i myślę, że to się dużo zmieniło. Myślę, że my się sporo nauczyliśmy i już się chyba tak nie damy, ale to już mówię, my jako Polacy, jako cały naród wyborca, my się już chyba nie damy tak zrobić głupio, bo chyba już za dużo wiemy o tym, chyba już za dużo mówię, zresztą to, że się tam mówię, trzyma parę osób na tej granicy, gdzie tysiące przechodzą przez zieloną granicę. Tam tak naprawdę zafundowano, no nie chcę być nieuprzejmy, coś, co przypomina gdzieś tam, zabrzmi to brutalnie, ale obóz koncentracyjny. No dokładnie, także to jest trudne. Także ja myślę, że my już w ogóle, wydaje mi się, że to już jest ten moment, też tak jak powiedziałeś o tym państwie katolickim, Boże, jak to brzmi, nie państwo, ale rzeczywiście powiedzmy wielu ludzi, którzy się deklarują. Ale rzeczywiście tak jak w tym na przykład poprzedniej sytuacji, w tym 2015-16 roku, ja nie mówię o stanowisku Watykanu na przykład, które było jakby bardzo takie od razu konkretne, ale naszych hierarchów było bardzo ostrożne, a momentami wręcz wspierające takie głosy, to tutaj już w tym konkretnym przypadku, nie wiem, czy to zadziałało to, że to są te konkretne bardzo osoby, my je widzimy, to nie są jacyś mityczni, nie wiadomo kto, tylko konkretne osoby, konkretna liczba jest tych osób, wiemy ile tam jest kobiet, ile tam jest mężczyzn, tak? Czy to tak zadziałało, że już troszeczkę też z tej strony chyba idzie wsparcie, więc no jest tu szansa. Nie wiem, jak to się skończy, tak? Kompletnie nie umiem sobie tego nawet zaprojektować. Trzymajmy kciuki, że w końcu człowieczeństwo zwycięży. Znaczy, no, po prostu. Z punktu widzenia już tak jak wchodzimy powiedzmy w politykę, no to z punktu widzenia, powiem szczerze, no nie jestem powiedzmy polityczką, tak, ale no szantaż, jeżeli nawet przyjmiemy tą narrację, szantaż działa tylko do momentu, dopóki no ma nas ktoś czym szantażować. Więc moim zdaniem przyjęcie ludzi i pozamiatanie tego byłoby dużo skuteczniejsze niż teraz dawanie propagandowej pożywki Łukaszence, który naprawdę no ma znaczy nie mówię, że Łukaszenka ma prawo, no ale byłby głupi, gdyby nie skorzystał z tej okazji, żeby móc powiedzmy no pokazywać, zobaczcie jak w Polsce torturuje się ludzi, tak? No bo my tutaj nie bardzo możemy to inaczej sprzedać, tak? I po prostu... No, nie mamy wątpliwości. Najłatwiej byłoby to po prostu rozbroić tą bombę w ten sposób, przyjmując osoby i tyle, i jeszcze z tego zrobić, dlaczego oczywiście, nie? Można trochę zrobić z tego, szumu. Można dokładnie tak, odbić pozytywnego, tę piłeczkę. Pozytywnego to, szumu. I obrócić być może ten nikczemny zamiar po prostu w zwycięstwo i pokazać, tak, że jesteśmy ludźmi, bo mamy takie dokładnie ekstra tradycje, bo wyciągaliśmy ludzi z getta z narażeniem kurczę życia i w ogóle, tak więc ja naprawdę tego kompletnie nie kumam. Gosia, bo wymieniłaś Serce Miasta, prawda, na 11 listopada. Czy to oznacza, że współpracujecie, że macie taką sieć, że czasami prawdopodobnie spotykacie się z jakimiś takimi przypadkami
osobliwymi, gdzie no ktoś inny, wiesz, no na komendzie policji ktoś rozłoży ręce, no bo wiadomo, nie umie się porozumieć. Gdzieś tam strażnik miejski to w ogóle nie zauważy i tak dalej. Ja wiem, że takie przypadki są, bo życie jest nieprzewidywalne. Czy wy macie taką sieć, że jeżeli sami sobie nie jesteście w stanie w tym poradzić, czy wiecie już na przykład, że co dalej, komu polecić, kogo poprosić o opiekę? Tak, w ogóle organizacje warszawskie pozarządowe, no przede wszystkim są skupione w branżowej komisji, tak, do spraw cudzoziemców, więc my tam mamy takie, to jest komisja taka do konsultacji społecznych przy jakby mieście. Więc to też jest taka platforma fajna, gdzie my się wymieniamy różnymi rzeczami, ponieważ u nas, my mamy, znaczy nie mamy żadnych formalnych struktur, natomiast networkingowo, tak już mówiąc korpomową, to my jak najbardziej wiemy, gdzie, brzydko powiem, kogoś podesłać, tak, sobie nawzajem. My też robimy jakieś wspólne inicjatywy, trochę tam się wspieramy, jak mamy się czym podzielić, na przykład ostatnio akurat Serce Miasta trochę dostało od nas kosmetyków, środków czystości, które my z kolei dostaliśmy od Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach też Domu Kultury Praga też właściwie powstał taki pomysł na takie zawiązanie trochę takiej nieformalnej koalicji, więc my mamy jakąś taką swoją grupę Kultura na ulicy i w ogóle jesteśmy, ponieważ tam AKS Zły z nami współpracuje, jak a propos Etnoligi, która za chwilę wjedzie tutaj, więc się śmiejemy, że jesteśmy złymi organizacjami, złe organizacje ze złej Pragi. Także my jak najbardziej wiemy o sobie nawzajem, informujemy się, powiedzmy u nas nie ma miejsca już na lekcje polskiego, my wiemy, że Dom Kultury Praga robi, to odsyłamy tam, także taka współpraca jak najbardziej. Plus do tego współpracujemy czasami przy jakichś tam jednorazowych projektach kulturalnych, no... Ale to jest niesamowite, bo wiesz, słucham ciebie, patrzę na komentarze naszych słuchaczy, to jest taka energia zaraźliwa tak naprawdę. Ja cały czas gdzieś tam w pamięci mam Karola Grygoruka Słowa, którego być może kojarzysz z Serca Miasta, który po prostu, ja kiedy go spytałem, tak po prostu, dlaczego chłopie ty to robisz? On powiedział, wiesz, bo ja się lepiej po tym czuję, naprawdę, tak egoistycznie powiem, lepiej się czuję, ale jak sobie zacząłem o tym myśleć, to rzeczywiście przecież to nic złego, żebyśmy się lepiej czuli. Zróbmy nawet, niech to będzie pozytywny snobizm, jeśli ma być to snobizm, ale wydaje mi się, że tak jak ty mówiłaś, że jak już, no i jak już to wzięło cię to, że tak powiem, no to już po prostu cię to trzyma. Dokładnie. To jest naprawdę niesamowite, a jeszcze tylko dodam do tego, że powiedziałaś, że jesteśmy, że złe organizacje na Jamajce, złe znaczy dobre po prostu. I to jest takie fajne, że tam się mówi, jak coś jest najgorszego, to znaczy, że to jest najlepsze. I być może to jest to nawiązanie do tej praszki, która zawsze gdzieś tam była z boku, zawsze była gdzieś tam trochę taka niehalo, zawsze gdzieś tam były gangi i tak dalej, a okazuje się, że to naprawdę taka chyba bardzo bliska dzielnica ludziom. Małgosia, nad czym się teraz skupiacie? Czy jest jakaś konkretna, doraźna akcja, w którą można się zaangażować, być może nasi słuchacze? Opowiedz jeszcze szybciej. Słuchajcie, tak za dosłownie potrzebujemy kilku dni, bo to wszystko jest takie dynamiczne, tak jak mówiłam, my zrobiliśmy swoją zbiórkę i z tymi rzeczami Elmi jakby pojechał do Czerwonego Boru. Natomiast będziemy chcieli wkrótce zrobić zbiórkę dla uchodźców w Czerwonym Borze, jakby wyszło to od tych pań Somalijek, ale my będziemy chcieli to jakby rozszerzyć na cały Czerwony Bor. Czy ja mam 2 sekundy jeszcze? Bo bym tak, masz jeszcze 7 minut, Gosia, spokojnie. To jeszcze wrócę sobie, to ja nie chciałabym tutaj... Nie, spokojnie. Ale a propos praszki, bo to jest dosyć śmieszna historia, którą już gdzieś w mediach się pojawiła, ponieważ ją przytaczała, ale akurat ja byłam jej świadkiem. Natalia Gebert z inicjatywy Dom Otwarty, która się niedawno stała fundacją, przy okazji gratuluję, Natalio, jak mnie gdzieś tam słuchasz, widzisz, a była inicjatywą nieformalną przez wiele lat, współpracującą z centrum, i to była jedna z pierwszych takich akcji, którą my zrobiliśmy wspólnie. Zrobiliśmy zbiórkę sprzętów takich do mieszkań, małego AGD, talerzy, bo bardzo często jest tak, że osoby, które wychodzą z ośrodka dla cudzoziemców, one są tam objęte takim 12-miesięcznym programem, cudawianki, ale tak naprawdę to są wystawione na ulicę i radź sobie sam. Masz status, masz prawa obywatela Polski, więc słuchaj,
Stary, witamy w liberalnym kapitalizmie. I bardzo często jest tak, że nawet jak tej osobie się uda wynająć jakiś pokój w kilka osób czy coś, no brakuje wszystkiego. I my zrobiłyśmy akcję z inicjatywy Domu Otwartego Natalii Gebert, właśnie zbiórki takich rzeczy. Pracujemy w centrum do 20, jest jakaś jesień, więc już jest ciemno w opór. Jest godzina, nie wiem, właśnie 19 czy jakaś taka i wchodzi takich dwóch miśków, łysych, w dresach, typy takich, po prostu. Wchodzą i mówią, czy tu jest to zbiórka dla uchodźców? I my siedziałyśmy za recepcją i tu pokazuję, jak działają stereotypy. Ja zamarłam i zaczęłam nerwowo szukać szuflady, gdzie mamy taki panik przycisk, nie? Gdzie przyjeżdża nasza ochrona. I tak nieśmiało mówimy, tak, to tutaj. A panowie, Krzysiu, tutaj. I wchodzi czterech takich bambrów, kolejnych takich łysych, w ogóle Legia Warszawa, z całymi wielkimi skrzyniami. Oni nie wiem, przynieśli ile tych skrzyń, ale to na pewno nie było tak, że to ktoś sobie z domu to musiała. My byłyśmy tak zaskoczone, że my nawet tych chłopaków nie zatrzymałyśmy i nie powiedziałyśmy w ogóle skąd to. Bo tego było tak, były talerze, kubeczki, łyżeczki, no cudawianki, tych skrzyń było chyba z 8, takich jak na warzywa. Także to taka historia właśnie, no taka, właśnie taka nasza praska, tak? No, dokładnie, to jest coś, ale tak jak widzisz, stereotypy znowu nas ograniczają, znowu patrzymy nawet na grubasa z łańcuchem po prostu, że będzie bandzior. Ja naprawdę takich ludzi znałem i też znam metamorfozy, że każdy może się zmienić i nawet jak czynił zło, to można później po prostu robić zupełnie co innego. To jest piękne, Małgosia. A jeszcze na sam koniec powiedz, czy zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, wracają do was wasi podopieczni po to, żeby podziękować, pochwalić się, a może włączyć się w wasze działania? Tak, bardzo często się to zdarza i to bardzo zawsze nas cieszy i tak często są takie właśnie sytuacje, że ktoś dzwoni i mówi, że właśnie jakby zamknął sprawę, jeżeli to jest sytuacja doradcza, przepraszam. Część z osób, które przyszły do nas jako tam, żeby im w czymś pomóc lub na przykład zwłaszcza osoby, które się uczą polskiego, zostały naszymi wolontariuszami i pracują z nami cały czas albo robią u nas jakieś rzeczy swoje, jak najbardziej. Zresztą tuż przed samym COVID-em jakby w ogóle z osoby, które uczyły się u nas polskiego wtedy w tamtych grupach, zorganizowały duży event Dzień Języka Ojczystego pod koniec lutego, bo to jest taki tam jakiś święto, także zrobili to świetnie w ogóle, nawet ci, którzy kompletnie nie mówili po polsku, bo byli na A1 i już nic w ogóle nie umieli po tym polsku, to oni zrobili bardzo fajny quiz, na przykład, że to my Polacy musieliśmy zgadywać, co oznaczają nasze polskie, ale gwarowe jakieś określenia. Także z gwary śląskiej, kaszubskiej właśnie, no nie mieliśmy z tym problemy, tak powiem. Także jak najbardziej osoby wracają, zresztą tak jak mówię, chcą pracować jako wolontariusze, czasami właśnie organizują, bardzo często też po prostu są uczestnikami naszych następnych wydarzeń, tak? Przychodzą, się okazuje, że albo przychodzą na jakiś tam, nie wiem, jeden dzień powiedzmy i mówią, o fajny ten ukraiński wieczór, szkoda, że nie ma białoruskiego. Mówimy, no co stoi na przeszkodzie, pomóż nam i zróbmy to, tak? Także to jak najbardziej się dzieje. Czyli to działa, po prostu to po prostu działa jak taki efekt domina. Pięknie, Małgosia, no bo czas niestety pędzi. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Ja się prosi, żebym ściągnął czapeczkę. Ej, mała, po prostu to robicie dobrą robotę. Tak więc super, ziomalko z Grochowa i wielki szacunek za to, co robicie po prostu, bo to jest po pierwsze niezłe świadectwo, po drugie konkretna i wymierna, jakże oczekiwana praca na rzecz tych, którzy mają słabiej, a ja na przykład, nie wiem, zawsze, myślę, że tak jak ty i większość naszych słuchaczy, zawsze po stronie słabszych po prostu, tak z założenia, no bo chyba tak trzeba po prostu robić. Centrum Wielokulturowe na warszawskiej Pradze, właściwie w samym jej centrum przy placu Halera. Śledźcie, drodzy słuchacze, bo jest profil na Facebooku, można śledzić, trzymać kciuki albo po prostu włączyć się w działania, albo informować. I jeszcze tylko na sam koniec, Małgosia, bo
to jest Warszawa, a jednak tutaj mówisz o diasporze ukraińskiej. Ja mieszkam na prowincji, gdzie właściwie na polach dominuje ukraiński język. Czy ludzie z dalszych regionów, co oni mają zrobić wtedy? No bo Warszawa, aglomeracja, wiadomo, troszkę łatwiej, ale jeżeli gdzieś, nie wiem, ktoś jest na Kresach, gdzieś tam na Rzeszowszczyźnie, albo nawet nie wiem gdzie, czy wy macie swoją filię? Nie mamy filii, w ogóle jakby o tym nie może być mowy, bo to jest jakby stricte miejski i dla warszawiaków jakby produkt. Natomiast wiem o tym, że otwiera się centrum w Lublinie, w Łodzi i chyba w Gdańsku. Chyba coś w Poznaniu, ale to już jak mówię, to już są takie lokalne, ale zawsze lokalnie, na pewno no nie na każdej wiosce, ale w jakimś większym mieście, trzeba po prostu szukać jakby sieci organizacji, bo te organizacje jak najbardziej są, działają. Także myślę, że spokojnie można do nich trafić. Też my oczywiście pomagamy jakby bezpośrednio osobom z Warszawy, bo jesteśmy, jakoś mamy trochę ręce związane jakby projektowo, jeżeli chodzi o te pewne działania, bo na przykład jeżeli chodzi o pomoc taką rzeczową, którą organizujemy, to niczym nie jesteśmy związani, to robimy dla kogo chcemy. Ale też na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, napisze do nas maila i będzie prosił o poszukanie mu, tak, bo na przykład jego kompetencje językowe i cyfrowe nie pozwalają na to jakichś organizacji lokalnych, to nie ma problemu, my w tym zawsze pomożemy, my trochę takich organizacji też gdzieś tam znamy. Ja tak sobie też w ogóle myślę, Gosia, że no, mamy naszych słuchaczy Resetu Obywatelskiego, czasami przecież ja nawet z doświadczenia, z rozmów z poprzednimi gośćmi wiem, że czasami wcale niepotrzebna nawet jest pomoc instytucjonalna, wystarczy, że znajdzie się jeden człowiek, który pomoże, taki jak właśnie przykład, kiedy dziewczyny z Ukrainy pomagają seniorom, no oprócz tego, że pomagają, to one dostają od seniorów na przykład właśnie te lekcje języka polskiego, no przecież to takie prościutkie w ogóle. Tak więc myślę, że to też jest fajne i jakby co, ja przynajmniej tutaj jako skrawek Resetu Obywatelskiego deklaruję chęć pomocy, informowania, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie czegoś doraźnie potrzebowali, tak na CITO, proszę daj znak, sygnał, a my zrobimy wszystko, żeby wypełnić tę prośbę. Małgorzata Sójka była naszą gościnią, a właściwie chyba powinienem powiedzieć gościową dobrej pory, reprezentantka Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Gosia, a na sam koniec, jakbyś powiedziała adres waszej strony? O rany, zaskoczyłeś mnie, poczekaj sekundę. Dobrze, centrum wielokulturowe.waw.pl. Zwłaszcza, bo jest taki trochę nietypowy. A zapraszam tam w zakładce kalendarz, możecie śledzić nasze aktualne rzeczy, które się u nas dzieją. Natomiast na pewno 4 w sobotę zapraszam na Dzień Kultury Malijskiej i innych krajów afrykańskich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym regionem, będą pokazy ciuchów jakby tradycyjnych malijskich, będzie degustacja potraw, będą występy też jakieś tam taneczno-muzyczne, także event się zaczyna o 14 i planujemy go prawie do 20, także można... Piknik rodzinny. Zapraszamy na ten Dzień Kultury Malijskiej, no i do śledzenia nas rzeczywiście jakby... Tym naszym głównym kanałem komunikacyjnym jest jednak Facebook, tak, jest najbardziej żywy i najwięcej jakby aktualnych informacji się tam pojawia. Tam też na Facebooku też pojawia się trochę takich rzeczy, które zawsze można wyszerować jakiemuś znajomemu, nie wiem, obcokrajowcowi, tak, są tłumaczone te ważniejsze informacje, jakieś takie, nie wiem, ostatnio o 300+, bonie turystycznym, ale to są jakieś takie rzeczy techniczne, które się przydają z tłumaczeniem, więc też może to być. No ale to wiesz, no, dla kogoś to są może błahe sprawy, a dla kogoś bardzo, bardzo ważne. Dodam tylko, że każdy może pomóc, drodzy słuchacze. Gosia, w imieniu naszych ludzi, no bardzo ci dziękuję, bo po prostu posypały się serdeczne komentarze pod twoim i właściwie pod waszym adresem za to, co robicie. To jest no fajne, no. Znaczy fajne to złe słowo, to jest dobre po prostu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, i polecamy się, tak? Więc Centrum Wielokulturowe, Aleksandra napisała pozdro dla gościówy. Pozdro, Ola. Super. Trzymaj się, Gosia, to była
przyjemność i fantastyczna rozmowa i taka, tak jak mówię, to wnosi nadzieję jednak w ten nasz taki trochę gdzieś tam w świat, w którym mam wrażenie, że zostaliśmy wkręceni, że nie jesteśmy w tych mechanizmach na własną wolę, ale dzięki takim działaniom się wykręcamy i robimy swoje. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dzięki. Także Małgorzata Sójka, niesamowita, energetyczna postać, zarażająca entuzjazmem, tak jak napisał Janusz Agapit, no to jest naprawdę coś pięknego i bardzo się cieszę, że tacy ludzie są tutaj. Znowu sobie aż chciałbym przyśpiewać refren Czesława Tachmena, czyli Niemena, że ludzi dobrej woli jest więcej, przynajmniej wierzę w to. I myślę, że tak to właśnie będzie. Pozdrowienia, Katarzyna Zaręba Niedźwiecka. Wykręcajmy się, dokładnie kochani, wykręcajmy się, bo jak tak się zastanowimy, to przecież nikt nas nie pytał tak naprawdę o to, czy my to chcemy, czy nam to pasuje. Nie, zostaliśmy wkręceni i najwyższy czas albo włożyć szprychę, albo po prostu po szwedzku się wykręcić. Reset Obywatelski, tutaj ogromne pozdrowienia dla Krzysia Kołaczka, który błyskotliwie natychmiast reaguje, tak więc był adres Centrum Wielokulturowego. Krzysiu, jesteś najgorszy, że tak powiem, ale wiesz, że na Jamajce, co to znaczy. No dobrze, przepraszam, bo za chwilę kolejny Krzysztof w naszym studiu, ale to ja będę osobiście przepraszał, bo mamy delikatną obsówkę, tak więc Krzysia Kołaczka poproszę o przerwę muzyczną i za chwilę Krzysiek Jary z Etnoligi Fundacji dla Wolności, no porozmawiamy o tym, o tych emocjach, o tych też niesamowitych rzeczach, które dzieją się na naszych boiskach, tych małych, czasami większych, a czasami gdzieś tam na podwórkowych placach. Także to jest dobra pora, to jest Reset Obywatelski, no i wracamy za chwilę, dosłownie za parę minut.
Dziękujemy. Dziękujemy. To ja jedynie dodam, śpiewał zespół, właściwie grał zespół The Bartenders, a ciekawostką jest to, że muzycy tej formacji między innymi są też zaangażowani, z tego co wiem, gdzieś tam przy okazji w Centrum Wielokulturowe, Instytut Wspierania Wyobraźni na przykład, Mikołaj Tabako czy Janusz Rutkowski grający na basie w Bartendersach. A my, kochani, mamy kolejnego gościa. Witam niezmiernie miło Krzysiek, Krzysztof Jarymowicz z Etnoligi. Cześć Krzysiek, bardzo się cieszę, że Ciebie widzę i że Cię usłyszę. Czołem. Czołem, cześć i czołem, przepraszam za opóźnienie, ale no sam wiesz jak to jest. Krzysiek, część z naszych słuchaczy miała okazję Ciebie poznać przy okazji Fundacji dla Wolności, którą prowadzisz. No, kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, Etnoliga no niestety z powodów wiadomo jakich została zawieszona, ale teraz śledzę na mediach społecznościowych. Nie została zawieszona, Tomku, źle nas śledzisz. Aha. Ale wtedy po prostu, ale że teraz mówię właśnie, że teraz hula. Cały czas hulamy, non stop, bez przerwy. Mieliśmy jakieś problemy malutkie, takie jakiś jeden dzień czy parę godzin nam wypadało, rzeczywiście w takich najostrzejszych jakichś momentach kryzysu, kiedy nic nie można było, ale działamy. Okay, nawet jak było tak bardzo trudno, to wszyscy w maskach biegali. Nie, po boisku bez masek, ale potem ja byłem tym złym, który kazał wszystkim zakładać maski, spryskiwać ręce i tak dalej, ale działaliśmy. Okej, no więc to przepraszam za tę drobną interferencję, ale miałem też na myśli trochę publiczność, bo wiem, że były no niestety no, po prostu pozbawione też tego, co piłkarze, sportowcy lubią też bardzo, no bo umówmy się, publiczność jednak jest istotna. Krzysiek, ja sobie pozwoliłem też, może spróbujmy zacząć naszą rozmowę od tego, co przeczytałem 9 godzin temu na waszym profilu, no przerażająca w sumie informacja, rzucająca trochę inne światło na przemysł, no bo chyba tak to trzeba nazwać, piłki nożnej. Ja pozwól, że przytoczę. Gdy ogromna część ludzkości zastanawia się, jak przeżyć następne miesiące, arabscy szejkowie wjeżdżają sali na biało i wydają dziesiątki milionów euro na piłkarzy. Ligę Mistrzów sponsoruje Putin i paliwa kopalne. UEFA praktycznie zawiesiła tak zwane finansowe fair play. Wielkie kluby są coraz większe i dalej wyciągają rękę po publiczne pieniądze. No i to Tomku, nie ja napisałem, tylko Michał Kiedrowski. Ja tylko pozwoliłem sobie. Okej, ale jest to pod szyldem właśnie jakby ten komunikat wyszedł. No powiem ci, że to jest porażające. Rzeczywiście, jak sobie zdamy z tego sprawę i jakby śledząc na przykład no właśnie kontrakty i pieniądze jakieś oszałamiające, za które można by. No nie wiem, to mi trochę to nie pasuje. Mam wrażenie, że gdzieś... A może słyszałeś o jakimś polskim klubie oprócz AKS-u, który coś w sprawie uchodźców miał do powiedzenia? No niestety nie słyszałem. No ja też nie. Jakby może ktoś ze słuchaczy słyszał, to ja chętnie taką informację opublikuję i pochwalę się, ale nie natrafiłem. No właśnie i to jest chyba niestety znamienne w tym wszystkim. Dlaczego tak jest, Krzysiek? Ja nie wiem, ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, bo my... Nie wiem, nie chcę rzucać jakichś oskarżeń, jakichś fikcji, teorii tworzyć. Po prostu myślę, że to ludzi, a szczególnie ludzi ze sportem mało interesuje po prostu, bo oni tam siedzą w tych swoich grach, składach, tam piłkarze przechodzą, zmieniają drużyny, podpisują kontrakty, tu jakieś pieniądze, tam coś, tu jakiś prezes jakiegoś prezesa. No i wiesz, no po prostu inny świat, a tu gdzie się, wiesz, jest gra o życie, gdzie się dzieją ważne rzeczy, najważniejsze rzeczy, to jakoś brakuje tego głosu, no smutno trochę. No, smutno, bo właściwie ja tak sobie pomyślałem, że chyba ten, kto stworzył futbol, raczej miał inną wizję tego pięknego sportu, a teraz to się jakoś, no właśnie nie wiem nawet jak to nazwać, czy to jest przemysł, nie ty pierwszy, wiesz, widzimy, że to jest przemysł, to jeden z największych przemysłów, ja tych liczb już nie pamiętam, ale no to są olbrzymie pieniądze i to się wszystko kręci wokół pieniędzy, wokół reklam,
tam no, niewiele zostało z jakiejś inkluzywności, z jakiegoś tego, co właśnie Michał Kiedrowski napisał, z jakiegoś fair play, z jakiegoś poczucia, że klub może być fajnym miejscem, wokół którego ludzie się organizują jakieś rzeczy, szczególnie w tych mniejszych miejscach, gdzie jest potrzebna takie centra, gdzie młodzi ludzie, gdzie dla młodych ludzi, wiesz, piłka jest takim miejsce tej z magnesem i mogła być takim miejscem, która wyzwala w nich pozytywną energię i ją fajnie ukierunkowuje. No, to się nie dzieje, tam wszystko jest, to z mojego doświadczenia to szybko wpada, wiesz, takie proste tryby, jak najwięcej kasy wyciągnąć, wytrenować, może tam jednego na 1000 się gdzieś tam da wypchnąć wyżej, wszystkim się obiecuje, że będą grali w Barcelonie, a co najmniej w Legii, no i tak to się chyba kręci po prostu. No i gdzieś tam ta idea, chyba tutaj kapitan Strafford napisał, że ten, który stworzył futbol, miał wizję gry jako zabawy, być może też, ale wydaje mi się, że to magiczne słowo fair play, myślę, że to jest w ogóle słowo klucz, no ale cóż, jest to rzeczywiście smutne, że tak jak mówisz, że nawet nie jakoś nie dotarł żaden gest, nawet najmniejszy wobec tych ludzi, którzy no, są w opresji totalnej. No ja powiem szczerze, że w ogóle taka dzisiaj rozmowa o piłce nożnej to mnie mało interesuje. Znaczy chętnie porozmawiam, bo mnie zaprosiłeś, ale mi się wydaje, że każdego przyzwoitego człowieka i każdego Polaka, nie boję się może użyć tego słowa, w każdym razie obywatela tego kraju, no to coś, to co się dzieje na granicy, powinno w pierwszej kolejności interesować, bo tam umierają życie, tam na naszych oczach po prostu umierają ludzie i jest im odmawiana elementarna pomoc. I ja powiem ci, że od 7 dni prawie, czy od 10 może dni, nie, no nie chcę jakoś epatować, ale jasne, mam problem ze snem i w ogóle po prostu całe wszystkie moje myśli się koncentrują wokół tego. Mhm. Jak wiesz, my też pracujemy w ośrodkach dla uchodźców i ja cały czas o tym myślę, o tym, co my tam jeszcze możemy zrobić, jak ten pomoc sensownie dostarczać. My też nie jesteśmy dużą organizacją, więc się skupiamy na takich wycinkowych, jakichś małych rzeczach, gdzie tam tę pomoc możemy nieść, natomiast no tam piłka nożna to jest, wiesz, no to jest zabawa, tak jak tutaj ktoś napisał, to ostatecznie jest tylko gra i zabawa i fajnie, jak ona może być użyta do czegoś większego i fajniejszego, ale poza wszystkim to jest tylko zabawa. No masz rację, aczkolwiek no rzeczywiście trudno rozmawiać w kontekście tego, co się dzieje, zważywszy, że ci, którzy nie wiedzą, Etnoliga to jest przedsięwzięcie, gdzie właśnie być może ci ludzie, którzy w tej chwili no tam, nawet nie chcę powiedzieć koczują, no ale którzy są przetrzymywani, być może mogliby właśnie być fragmentem jakiejś drużyny sportowej przecież. No... Mam nadzieję, że niektórzy z nich dostaną taką szansę. Wielu tych, którzy trafiło do ośrodków w Etnolidze, grało. Jakoś im się życie ułożyło, jednym lepiej, drugim gorzej, ale mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy do nas trafili, to była przynajmniej jakaś forma wypełnienia wolnego czasu, trochę odstresowania się, a może też czegoś więcej, może jakiegoś takiego bardziej pozytywnego wzmocnienia i nawiązania ważnych relacji w ich życiu. Ja tutaj widzę komentarz Katarzyny, widzę w szwedzkiej szkole, jak piłka pozwala dzieciom włączyć się niezależnie od poziomu znajomości szwedzkiego, niestety głównie chłopców, no ale Katarzyno, dodajmy, że w Etnolidze grają też piłkarki, tak więc myślę, że to jest dopiero wspaniałe. Chociaż przyznaję, że chciałbym, żeby było więcej dziewczyn z zagranicy. Jest ich coraz więcej u nas, ale rzeczywiście... Wśród cudzoziemców przeważają chłopcy i mężczyźni. Wśród polskich dziewczyn to się bardzo zmieniło i rzeczywiście to jest wielka różnica. To, żeśmy chyba kiedyś o tym rozmawiali. Owszem. To się chyba nie tylko w moim odczuciu rozwinęło bardzo w Polsce, nie mówiąc o innych krajach, ale wśród kobiet, z którymi my pracujemy, też często jest tak, że piłka nożna jest obca im kulturowo. To jest gra, której oni nie znają. To nam czasami tutaj wychowane na tej szerokości geograficznej sobie trudno wyobrazić, ale są takie miejsca, gdzie się ludzie nie interesują piłką, a w najgorszym razie słyszeli o niej, ale nie wiedzą, nie znają ich zasad i wcale ich do niej nie ciągnie. Natomiast to nie znaczy, że
te osoby nie potrzebują, a może jeszcze bardziej potrzebują aktywności fizycznej. My w tym roku też staramy się jakoś bardziej wyjść im naprzeciw, organizujemy chociażby siatkówkę, może ultimate frisbee, no jakieś takie, a w każdym razie jakieś bardziej przyjazne im formy uprawiania sportu. Ważne dla mnie jest, żeby on był zespołowy, żeby to miało też taki element integracyjny, ale ruch, kurczę, no ruch to zdrowie, to jest prawda, to też jakby pomaga na zdrowie, wiesz, psychiczne, odciążyć tę głowę, szczególnie dla osób, które są w trudnej sytuacji, jeżeli mogą chociaż pół godziny dziennie poruszać się, zostawić wszystko, i to jest niesamowita ulga i niesamowita możliwość w ogóle poprawy, nawet nie kondycji, ale zdrowia psychicznego, możliwości tego, że będą lepiej spały, a za tym może pójść bardzo dużo innych zmian pozytywnych. Krzysiu, powiedz, czy Etnoliga funkcjonuje tylko w Warszawie w 21 roku 2000 lat? Wiesz co, tylko w Warszawie, ale chcę się pochwalić, jeden z moich wolontariuszy założył pod naszym szyldem działania w Amsterdamie. Także my teraz także w ośrodku dla uchodźców pod Amsterdamem mamy działania sportowe. To nie jest liga, ale treningi. Zebrał swoich kolegów też z różnych stron świata. Chłopak, zresztą też bardzo ciekawej biografii, który grał w Etnolidze, wyjechał do Amsterdamu i tam ten swoją niespożytą energię przekłada na pozytywne działania, zebrał kolegów, prowadzą treningi z dzieciakami, no i marzy nam się, żeby kiedyś właśnie tam też taką ligę założyć, może właśnie jakiś na początek turniej pomiędzy różnymi ośrodkami albo coś takiego. To już jest, powiem ci, niesamowite, bo to jest konkretna praca i to też pokazuje chyba sens, bo no nie wiem, czy masz codziennie taką satysfakcję z pracy, z którą robisz, czy masz chwile takie załamania, że nie masz siły już po prostu. No jasne, że mam, może nie załamania, ale takiego zmęczenia i poczucia, że... No, że w jakąś rutynę się wpada, bo ja już kilkanaście lat się tym zajmuję, więc jak w każdej pracy człowiek czasami ma chwilę zniechęcenia, ale myślę, że każdy dzień spędzony na Etnolidze, moja żona mnie karci, mówi, słuchaj, ty nie jedź dzisiaj na Etnoligę, weź pobądź trochę ze mną i z dziećmi. Ja mówię, nie, to chodź ty, zabieramy dziećmi i jedźmy na Etnoligę, mówię, bo tam jest po prostu ta pozytywna energia, są ludzie. I wiesz, ta praca, która jest wokół tego, czasami bywa żmudna, jakaś administracyjna, szukanie pieniędzy na to, organizowanie, to czasami bywa żmudne, wiesz, czasami przypomina bicie głową w mur, kiedy trzeba załatwić jakieś rzeczy i tłumaczyć takie dosyć podstawowe sprawy, ale jak już tam jesteś i jesteś z tymi ludźmi, no to widzisz bardzo często sens i widzisz uśmiechy i ludzie też się otwierają, przychodzą i po prostu tak z serca widzę, że dziękują, że się radują tym, że są ze sobą i że sprawiają to przyjemność. No to jest, no właśnie, taka naprawa świata. Dzisiaj no, przerażająca wiadomość, raz jeszcze powiem, którą podało OKO.press. Teraz widzę, że niestety no, tragedia, że dwójka dzieci w ośrodku no, po prostu zatruła się grzybami, bo była głodna. No, to jest w ogóle też jakieś coś nie do pomyślenia. No wiesz, właśnie to chyba nie do końca prawda jest. To są takie trochę też... Kurczę, no ja dużo w ośrodku w Dębaku bywam, jadłem w tej stołówce nieraz. Nie tylko ja z mojej, że tak powiem, ekipy. No właśnie, a I z tego, co przeczytałem teraz i na stronie Ministerstwa Zdrowia i Fundacji Ocalenie, to nie potwierdziła się informacja, po pierwsze, że ten chłopiec zmarł, po drugie, nie ma żadnych informacji, że to się stało z takiego powodu, że oni byli głodni. Tak, także wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że państwo nasze robi wszystko, żeby mu nie wierzyć. I ja po prostu dostaję białe gorączki, jak otwieram gazetę albo internet i czytam, co tam jeszcze jeden minister z drugim, wiesz, Bęcwał wymyślił. Natomiast no po prostu trzymajmy się faktów. No, ja nie mam nic na potwierdzenie tego, że oni byli głodni. No, chciałbym wierzyć, że tak nie było. Znam ludzi, którzy tam karmią i jak,
w tym zalewie, wiesz, fałszu i różnych takich tych bardzo, bardzo rozgrzanych emocji, którym ja się zupełnie nie dziwię, bo fajnie, że ludzie reagują i że nie są obojętni i super, że tak jest. Ale też, no wiesz, z zimną głową staramy się do tego podchodzić. Nie zawsze, nie zawsze wiesz, te gorące emocje służą nam wszystkim. No jasne, no ja tutaj podaję za źródło OKO.press, tak więc no mam, no cóż, ale zobaczymy, tak jak mówisz, może rzeczywiście warto poczekać, warto ochłodzić te emocje. Poczekajmy jeszcze na, bo oficjalne komunikaty są zupełnie inne, ale poczekajmy jeszcze, może przynajmniej parę godzin, może dzień, może dwa na jakieś większe ustalenia i wtedy bym wolał się wypowiadać. Natomiast no też dochodzą sygnały jednak, że ludzkość się angażuje, że jednak nie jest to obojętne mimo tej narracji mainstreamowej, mimo tego, co... No pewnie, oczywiście, ludzie są wspaniali. 80%, 70% ludzi chętnie by przyjęło uchodźców. Jestem co do tego pewien, a gdyby im nie prali mózgów, to by 90% ludzi przyjęła i połowa z nich by przyjęła ich pod własny dom. To wszystko jest polityka i pranie ludziom mózgu po prostu i wmawianie im, że to są jacyś, wiesz, że zabierają im pracę, zabierają im nie wiadomo co, a zobacz na tych ludzi, zobacz na te dzieci, które po prostu, wiesz, co one przyszły na piechotę tu z Afganistanu, żeby co nam kasę zabierać, no wiesz, jak ktoś ma odrobinę oleju w głowie, to po prostu nie uwierzy w te bójdy i tyle, no co ja mogę więcej powiedzieć, po prostu mi się płakać chce, jak oglądam to wszystko. No mi się też płakać chce, niestety, jak czasami czytam komentarze, raz jeszcze powtórzę, mieszkam na prowincji i tutaj no przedziwne historie, na przykład... Ale wiesz, na Podlasiu, wiesz, koleżanka, która jest od nas z fundacji, cały czas na Podlasiu, tam na granicy mówi, że spotyka ludzi, naprawdę, większość ludzi po prostu ma zwyczajne ludzkie odruchy, takie, no wiedzą, że głodnego trzeba nakarmić po prostu, no to tak zostali wychowani, to jest po prostu normalne, no, ale w momencie, kiedy przyjeżdżają media, przyjeżdża policja, przyjeżdża wojsko, to oni sami już nie wiedzą, co mają o tym wszystkim myśleć, czy nie mają się zacząć bać, bo może w tej nowej Polsce pomaganie jest przestępstwem, a może wiesz, nie wiadomo co i wiesz, no niełatwo też ludzi oceniać, ale ja jestem przekonany, że większość ludzi jest dobra i że to się kiedyś zmieni. Po prostu trzeba być optymistą nawet w najczarniejszych czasach. No właśnie, tutaj kapitan Strafford zarzuca, że kolejny optymista. No cóż, można być oczywiście pesymistą, można brutalnie mówiąc nawet czasami nic nie robić, ale nie wiem, czy akurat byśmy się z tym dobrze czuli. Przyznam się, że też jedna rzecz bardzo mnie zabolała w kontekście tej sytuacji, niestety tej tragicznej sytuacji, że okej, przyjmujemy, ale matki z dziećmi. No ja taką też narrację, wiesz, niestety słyszę. No i tak szlak mnie trafia też, no mówię, a dlaczego? Dlaczego ma nie być ojca na przykład w tej rodzinie? Wiesz, ja chciałem zapytać tych wszystkich, co tak myślą, wiesz, też mężczyzn, czy jakby ich, nie wiem, ojciec, brat, syn znalazł się w takiej sytuacji, czy też byliby tacy mądrzy i też by chętnie prowadzili od 3 tygodni dyskusję, wiesz, w internecie, przerzucali się argumentami, czy wiesz, dać mu chleb, a może mu nie dawać, może on w złym miejscu o ten chleb poprosił, a może azyl to nie w tym miejscu, a może lekarstwo tak, a jak zacznie sikać krwią, to już go wpuścić, a jak jeszcze, wiesz, tylko 30% krwi w moczu, to jeszcze podtrzymać trochę. No i tak, wiesz, no możemy sobie dyskutować długo i no tylko dopóki to nas nie dotyczy, naszej najbliższej rodziny, a potem to się zmienia, jeżeli dotyczy to nas. No właśnie, no to oby nigdy nas nie dotyczyło. Wydaje mi się, że to jest taki czas próby. Tutaj znowu z Gosią jak rozmawiałem, pomyślałem sobie, że w kraju, gdzie mnóstwo ludzi deklaruje się jako katolicy, wydaje mi się, że to jest takie wielkie sprawdzam tak naprawdę dla nich, ale też widzę, że naprawdę są te odruchy, naturalne odruchy serca i to jest fajne. Krzysiu, zróbmy taki mały pull-up, jak to się mówi na Jamajce, bo Marta, nasza słuchaczka, ma konkretne pytania a propos etnoligi. Czy zespoły spoza Warszawy mogą się do was zgłosić? No nawet z Jamajki mogą się zgłosić. Pytanie jest logistyczne, jak będą dojeżdżać co tydzień.
Bo Etnoliga jest rozgrywana, to może przypomnę, w takim systemie, że my się spotykamy raz w tygodniu, gramy, każda drużyna, to jest liga, więc gramy, każda drużyna gra, albo się, jak jest nas dużo, to się dzielimy na grupy, jak jest nas trochę mniej, to się zdarzało, a to już dawno się nie zdarzyło, że się nie, że każdy z każdym. I każda drużyna gra jeden, czasami dwa mecze w weekend, w sobotę lub w niedzielę. No jeśli jest gotowa raz w tygodniu przyjechać skądkolwiek całą drużyną, to jak najbardziej. I oczywiście musi spełnić te zasady, które u nas są, to znaczy to musi być drużyna wieloetniczna, wielokulturowa i oczywiście muszą tam grać zarówno chłopaki, jak i dziewczyny. Jeśli ma z tym kłopot, to oczywiście może do mnie pisać. Na naszym Facebooku jest do mnie kontakt bezpośredni, zapraszam. Ja postaram się w miarę możliwości jakoś powiązać osoby, którym brakuje kogoś do składu, z tymi, które się zgłaszają do nas indywidualnie. I jasne, i działamy, i zapraszamy, nie ma żadnych ograniczeń. No i proszę bardzo, Marta pisze, a to nie problem, bo to tylko godzina drogi. No skoro godzina drogi, to... No z Białego Stoku do nas przejeżdżał jeden Angielczyk co tydzień, więc jak godzina drogi, to chyba trochę bliżej niż Białystok. Okej, no tego się trzymajmy. Krzysztof Jarymowicz z Etnoligi jest naszym gościem. Krzysiu, pozwól, że zrobimy drobną muzyczną przerwę i wrócimy za 3 minutki do naszej rozmowy o działaniach Etnoligi, ale też fundacji i właściwie o naszych myślach, które niestety są na naszej wschodniej granicy. Dobra. Także zapraszamy na chwilę muzycznego oddechu i wracamy do was za 3 minutki. Yes, I am. Check out this combination. All the way from creation. Yada squad inside the house. Libero inside the house. Junior Manton inside the house. Much love in the house. All right. From east to west. We run things. And things no run way. All right. Gang,
No i tak, jak śpiewał Jarwis Kłapi i Junior Banton, Reset Obywatelski, dobra pora, jest naszym gościem, człowiek, który wymyślił etnoligę, działacz społeczny i po prostu dobry człowiek. Kasia Kukulska Kocowi pyta, gdzie można kibicować graczom etnoligi, Krzysiu? Bo rozumiem, że teraz na stadion można wbijać. No najlepiej nie kibicować nam na trybunach, jeśli COVID nam nie pokrzyżuje tych planów. A jeśli nie, to w zeszłym roku nam się to coraz lepiej udawało, chyba wdrożymy to już na stałe w tym roku. Będziemy mieli wideotransmisję na żywo, ja nie wiem, bo to są, nie, no nie chcę nikogo obrazić, ale to trochę nudy na pudę oglądanie takich meczy, ale dla niektórych frajda, więc jeżeli ktoś by chciał, to będą transmisje pewnie online, może nie wszystkich meczy, może tylko tych finałowych zobaczymy. Na Facebooku. Wszystko na Facebooku, to jest nasze główne medium. Ktoś mieszka w Warszawie i chce po prostu fizycznie przyjść, wyciągnąć flagę Republiki Środkowoafrykańskiej i kibicować, to gdzie jest takie miejsce? No my najczęściej gramy albo na Ursynowie, tam gramy wiosną, a jesienią gramy na Pradze Północ. Cały czas czekam na potwierdzenie, wiesz, ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji na Pradze Północ, że w tym roku nam udostępnią halę, więc nie chcę skłamać, ale myślę, że na 99% to będzie przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Warszawie, ale to nie jest potwierdzona informacja i mam nadzieję, że nie będę musiał jej dementować. I to zwykle są weekendy, albo sobota, albo niedzielę. No mam nadzieję, że jutro albo pojutrze taka informacja już oficjalna będzie na naszym Facebooku, facebook.com/etnoliga i tam będzie wydarzenie, tam będzie informacja gdzie, dokładnie o której, a wkrótce także mam nadzieję będę mógł przedstawić kolejne drużyny, powiedzieć kto tam gra, skąd i co będziemy robić oprócz tego w tym roku, bo tu mogę się pochwalić, jeśli mogę. Dostaliśmy fajny grant od Centrum Edukacji Obywatelskiej. Proszę. Tak, no nie jest w Polsce łatwo pieniądze na takie projekty, bo one są takie trochę takie dziwne, nie wiadomo o co w nich chodzi. Nie bardzo są sportowe, nie bardzo są społeczne, takie wiesz, ni pies, ni wydra. Więc w Ministerstwie Sportu też nas nie bardzo lubią, bo mówią, coś tam w statucie im nie pasuje, więc nie bardzo chcą nas, to nie jest sport dla wszystkich, okazuje się. No, więc to wszystko są takie, wiesz, różne formalne, niełatwe sprawy, ale są takie fundacje i są też, mamy fajnych partnerów zagranicznych, którzy rozumieją te sprawy i doceniają, że pracujemy właśnie w ten sposób i z takimi ludźmi. No i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach swojego projektu I Am European, który prowadzi w dużym konsorcjum europejskim, robiło regranting i trzem organizacjom z Warszawy, z Polski przyznało takie wsparcie i między innymi spodobał nam się pomysł, im się spodobał nasz pomysł na etnoligę. Ale nie będziemy robić tylko samej etnoligi, będziemy chcieli też pojeździć z warsztatami trochę, na razie przynajmniej po Mazowszu. Właśnie trochę pijąc do tego, o czym mówiliśmy na początku, do tych mniejszych klubów, do tych czasami może też zapomnianych, gdzie chcemy pokazać im po prostu też różne narzędzia, powiedzieć, chcemy ich zarazić tą pasją, pokazać im jak połączyć ten sport, nie tylko piłkę nożną, chociaż pewnie głównie piłkę nożną, bo gdzieś tam to jest najbliższe naszemu sercu, z jakąś działalnością społeczną. Jak dotrzeć do migrantów, jak ich włączyć do klubu, w różne działania społeczne, jak wyciągnąć tę pozytywną energię. Mamy mnóstwo pomysłów, których sami też w większości nie wymyśliliśmy, tylko znamy je z innych krajów, gdzie one są sprawdzone i działają, które sami przetestowaliśmy na konkretne ćwiczenia, na konkretne projekty. Jesteśmy gotowi służyć im wsparciem i merytorycznym. Dzięki zapleczu, jakie ma Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki ich no, sporemu też dorobkowi, jeśli chodzi o edukację migrancką, dotyczącą migracji, to takiej w skali globalnej i naszym tym sportowym pasjom. Wydaje mi się, że jak to wszystko połączymy,
to będzie coś z tego dobrego. No i także jeżeli słuchają nas ludzie, którzy prowadzą takie kluby, którzy działają w takich klubach, którzy po prostu grają w piłkę w takich klubach, chcieliby do nas zaprosić, to proszę piszcie do mnie też na Etnolidze. Ja chętnie się zadzwonię do was, odezwę, porozmawiamy. Wszystko finansuje Centrum Edukacji Obywatelskiej pośrednio przez Unię Europejską, także nie dokładacie do tego ani złotówki. I myślę, że warto. No to aż się prosi rzeczywiście, kiedy w tej Polsce B, nawet pod Warszawą, kiedy ja sobie patrzę na miejsca takie, gdzie mieszkam, gdzie na przykład jest mnóstwo młodzieży z Ukrainy, z Białorusi, z Czeczenii i na przykład jest stadion, który świeci pustkami, no to nie, Krzysiu, ja do ciebie napiszę po prostu w konkretnej sytuacji. Natomiast Kasia pisze, że oczywiście flaga Beninu będzie na bank od tej pory, myślę, że towarzyszyła wam na stadionie przy Jagiellońskiej. Super, jeszcze nikogo nie było u nas z Beninu, bo ponad 100 krajów byli ludzie, byli z Togo, byli z Gany, byli z Nigerii, a z Beninu nie było nikogo, także jeżeli jest ktoś z Beninu, jest. To ja ci gwarantuję, że jest i to postać, właściwie dwie postaci szczególne. Kasia Okulska, którą gościliśmy, i Kofi, który jest wirtuozem, być może jakieś stroje dla Etnoligi przygotuje, bo on jest mistrzem w ogóle czarowania. Krzysztof. Też jeszcze powiem jedno słowo, dawaj. Jeżeli pozwolisz, żeby tutaj nikogo nie odstraszyć, że my tam jacyś jesteśmy świetni piłkarze, bo u nas taki poziom jest zróżnicowany, więc jak ktoś nie gra super w piłkę, to niech się nie boi też do nas odezwać i napisać, że chce, że chce się dołączyć do Etnoligi. Też prowadzimy treningi, mamy treningi dla dziewczyn, osobne, dla kobiet. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś nawet zaczyna zupełnie przygodę z piłką, albo grał 20 lat temu w piłkę ostatnio w podstawówce, od tej pory siedział na kanapie, to teraz jest ten moment, żeby właśnie napisać do nas i powiedzieć, że właśnie postanowił wstąpić na ścieżkę kariery sportowej. I to jakiej kariery? Krzysiek, czytam, że 12 września odbędzie się Copa Colombia w Warszawie. Aha, to jeszcze jedna, nie powiem, że moja inicjatywa, bo raczej inicjatywa bardzo pozytywnego faceta Willego Wiedo, który duchem jest w tej chwili, ciałem jest w Dubaju, duchem jest w Warszawie, sercem jest w Kolumbii, chyba jakoś tak trzeba by to nazwać. W każdym razie Kolumbijczyk, który był wiele lat, mieszkał tu, mam nadzieję, że kiedyś wróci, on ma kontakty w Kolumbii, w takiej małej szkółce, która wspiera i przyjmuje bezpłatnie dzieciaki, które nie stać na uprawianie piłki, na akademię. I z jego inicjatywy trzeci raz organizujemy taki turniej i takie małe wpisowe, które w całości przeznaczamy właśnie na zakupienie sprzętu, butów, piłek, strojów, czego tam w danym roku najbardziej potrzeba. No to jest fantastyczne, że ta Etnoliga, mimo że to są konkretne działania, ale tak, ty przywołałeś już AKS Zły, tutaj mamy Copa Colombia. Rozumiem, że takich inicjatyw zaprzyjaźnionych albo wspierających jest więcej i to jest po prostu naprawdę niesamowite, że ludziom się chce i że te działania przynoszą konkretne efekty. A powiedz, czy tutaj też spoglądam na waszym profilu o środowych sparingach na Bielanach, że co to takiego? No to po prostu my spotykamy się i gramy w piłkę. Właśnie takie miejsce dla osób, które po raz pierwszy na przykład chcą po raz pierwszy, albo a w szczególności dla osób, które przyjechały na przykład do Polski, albo nie mają po prostu z kim pograć, trochę nie wiedzą, jak wyjść, no to tak, albo są starsi, co wyjdą do nastolatków i powiedzą: hej, mam 45 lat, nigdy nie grałem w piłę, może pokopiecie. No nie wiem, no takie są różne krępujące też sytuacje, a tutaj
jest takie dosyć przyjazne miejsce, zresztą Bielany to jest w ogóle bardzo fajne miejsce i burmistrz, jestem wielkim fanem burmistrza Grzegorza Pietruczuka, który jako chyba jeden z pierwszych w Polsce zaoferował miejsca, wiesz, mieszkania dla Afgańczyków w Polsce. I też graliśmy tam kiedyś jedną ligę na tym boisku, także fajna dzielnica. Po prostu miejsce, gdzie można przyjść i się trochę pointegrować, pokopać piłkę, kogoś poznać, a potem dołączyć już do właściwej etnoligi. No i tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że ta etnolika będzie rosła w siłę. Natomiast, no właśnie, czym żyjesz? Oprócz, no bo wiem, że twoje myśli są na granicy polsko-białoruskiej, ale czy etnoliga ma jakieś konkretne jeszcze w tym roku konkretne ruchy, że tak powiem? No na pewno te warsztaty. Chcemy zacząć jeździć z tymi warsztatami. Mam nadzieję, że to się pewnie, mam nadzieję, przed zimą wydarzy. Też z grantu Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy sfinansować serię filmów, dokument, takich małych, krótkich reportaży o naszych zawodnikach. Pokazać, jacy są różnorodni, co robią na co dzień, jak żyją w Polsce, jak im się żyje w Polsce. Myślę, że będziemy chcieli pokazać prawdę, ale też pokazać tą pozytywną stronę, pokazać, że można i że ja coraz bardziej wierzę w to, że po prostu my musimy pchać ten pozytywny wizerunek i pokazywać, mimo tego wszystkiego złego, co się dzieje, po prostu nie możemy się w tym gównie, wiesz, cały czas babrać i cały czas pokazywać tego złego, bo się w tym wszystkim nie wygrzebiemy się kiedyś z tego. Trzeba dawać jakiś pozytywny impuls. Oczywiście nie, kurczę, wracam cały czas do tego, no nie możemy się godzić na łamanie prawa i podstawowych praw człowieka, to jest jasne, ale tak jak myślę o tych filmach na dzisiaj, to myślę, że chcę pokazać jak jakieś takie success story, możliwe i pokazać, ale przede wszystkim właśnie w kontekście piłki, zapytać konkretne osoby z różnych krajów, chłopaków i dziewczyn, czy ta etnoliga, czy w ogóle gra w piłkę, czy sport, co się im dała, a jeśli co, to żeby pochwalili się tym, powiedzieli co i może byli przykładem dla innych, jakąś inspiracją do tego, żeby w innych miastach, w innych wsiach, w innych miasteczkach organizować, jeśli nie całe ligi, to turnieje albo jakieś mecze, które by pokazywały, no, że wszyscy jesteśmy tacy sami, kurczę, no po prostu jesteśmy wszyscy tacy sami, wszyscy chcemy kochać, wszyscy chcemy normalnie żyć, być bezpieczni, nikt nie chce być głodny i się niewiele różnimy. To jest niesamowite, nie? Po prostu, że mówimy o czymś oczywistym po prostu, a okazuje się, że trzeba to przypominać. No, to jest... no bo to jest cały czas taki strach, wiesz, oczywiście to jest strach karmiony, cały czas nas się karmi tym strachem, że przyjdą, że zabiorą, że nas zjedzą, nie wiem, pomordują, pogwałcą nam żony, matki i córki, a wiesz, a prawda jest taka, że po prostu no, na każdej szerokości geograficznej są dobrzy i źli ludzie. Przecież to jest jasne jak słońce. No i większość ludzi na świecie jest dobra, tylko trzeba umieć to dobro, wiesz, wzmacniać w sobie, jakoś cały czas krzesać z siebie. No właśnie, to jest niesamowite, Krzysiek, a gdyby ktoś, kto, nie wiem, nas słucha gdzieś tam właśnie w jakiejś małej miejscowości, chciał coś takiego zrobić, takie działania, czy może do was się zwrócić o to know-how, no, o jakąś taką elementarną pomoc? Już nawet nie mówię o tym, pewnie. Czy jedziecie, ale wiesz, powiedzieć co i jak. Ja na piechotę przyjdę albo na rowerze pojadę. Bardzo lubię na rowerze jeździć. Więc nie, naprawdę przyjadę i chętnie opowiem, ale tylko jakby od razu mówię, bo mnie tu niektórzy namawiają, wiesz, zrób takie porządne warsztaty, wytłumacz im tak, ludziom tak, tłumacz tak krok po kroku, jak ty to wszystko robisz i tak dalej. Ja mówię, ale słuchajcie, no to nie jest żadna filozofia, to w ogóle jest, to jest tylko trochę trudniejsze od przyklejenia znaczka na kopertę, to po prostu trzeba mieć trochę wyobraźni
i po prostu trzeba chcieć. To jest tak jak z większością różnych rzeczy, takich, wiesz, pozytywnych akcji społecznych. To jak ktoś, jak komuś się chce, to zawsze znajdzie sposób. I czasami trzeba być upartym, konsekwentnym, to prawda, ale wiesz, tu nie ma jakiegoś wielkiego know-howu. A jeżeli cokolwiek jest, jakieś triki, coś tam, no to chętnie podpowiem. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby mieć tę energię i żeby powiedzieć: słuchajcie, zbierzmy się, zróbmy to i to, zapukać do paru drzwi. I zwykle te drzwi się otwierają. No, takie jest moje doświadczenie. Przyznam się, że moje podobne i to czasami w jakichś przedziwnych sytuacjach to wychodzi, nawet na najmniejszych wsiach okazuje się, że można skrzyknąć parę osób. Byłem świadkiem takich zdarzeń. Krzysiek, mówisz o tych filmach, to jest fajne, bo no wynika z nich, że jednak są te sukcesy, że te drogi jakoś się tam poukładały, może czasami lepiej, czasami troszeczkę gorzej, ale jednak, że to działa i to jest fantastyczne. Kasia pyta się, kiedy i gdzie znajdzie te filmy, bo takie filmy powinny być jakimś elementem, ja teraz tak sobie słucham, edukacji w szkołach, myślę, że coś takiego właśnie powinno towarzyszyć młodzieży na przykład. No, na pewno się znajdą na naszej stronie i na pewno się znajdą na naszym Facebooku, w naszych social mediach. Być może Centrum Edukacji Obywatelskiej zdecyduje się opublikować, ale oni już mają dużo takich filmów i dużo materiałów, więc póki nie ma naszych produkcji, to zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo tam jest naprawdę sporo filmów, one nie są w kontekście sportowym, ale jeżeli jesteście nauczycielami, czy macie na myśli gdzieś tam puścić się dalej do nauczycieli, czy do osób pracujących z młodzieżą, to tam jest po prostu kawa na ławę, tam są całe skrypty, przygotowane, rozbudowane skrypty, jak przeprowadzić lekcje w oparciu na przykład o konkretny film. I tam jest ileś tych filmów, ileś takich rozmów z migrantami, którzy opowiadają o swoim życiu, o doświadczeniu w Polsce, o tym, jak zostali tu przyjęci i jak się tutaj czują. I tyle, po prostu brać i korzystać, to wszystko jest. No to jest właśnie... Tak, to jest niesamowite to, co mówisz. Ja sobie teraz tak pomyślałem, że tak jak tobie bliska jest piłka nożna, a właściwie klimat sportu, w tym kontekście, że to jest piękna forma integracji, a właściwie poznawania się i po prostu no spotkania. Myślę, że muzyka podobną funkcję pełni i to też jest takie właśnie fajne, że ten język muzyki, język sportu otwiera, przełamuje te wszelakie bariery, których naprawdę mam... Dopóki się zbytnio nie skomercjalizuje, no to jest chyba podobna sytuacja, nie? Dopóki ta muzyka jest autentyczna, dopóki to jest coś gdzieś tam, co płynie z serca i do ludzi, no to tak, a gdzieś tam, kiedy zaczyna się po prostu na tym łodzić grube pieniądze, to wszystko gdzieś tam schodzi na drugi plan, a zaczyna się po prostu robienie, wiesz, coraz większych fortun, kupowanie czwartego Ferrari, siódmego jachtu i tak dalej, i to wszystko po prostu traci sens. No traci sens i cóż, no z jednej strony fajne, że sport, że muzyka daje szansę na to, żeby jakby no poprawić swój status społeczny, natomiast rzeczywiście tutaj mówimy o totalnym oderwaniu od rzeczywistości. Właśnie na tym polega problem, wiesz, bo pewnie, bo też na przykład dla uchodźców sport jest takim miejscem, gdzie oni mogą znaleźć zatrudnienie i to się w wielu krajach dzieje. I to jest super, to jest jakaś ścieżka, wiesz, na znalezienia normalności. Już nie mówię o tych ludziach, którzy byli wykształceni w tym kierunku w swoich krajach, w których się urodzili, ale nawet dla zupełnie nowych osób. Więc to jest super potencjał, tak samo jest w muzyce. Natomiast i oczywiście fajnie jest, że ludzie na tym zarabiają, bo przecież wszyscy musimy z czegoś żyć. Problemem jest w tym, kiedy te dysproporcje po prostu zaczynają być takie, że są nie do zniesienia dla nas wszystkich, gdzie to wszystko nam odjeżdża, gdzie 10 klubów na tej planecie ma większy majątek niż wiesz, nie jeden kraj po prostu. No. No właśnie, może warto jednakowoż o tym mówić. No niedawno były próby jeszcze większej komercjalizacji w postaci Superligi, ale no cóż. No bo jedni bogaci się z drugimi bogatymi pokłócili, wiesz, jedni grali większych moralistów od drugich, a przecież mało kto się chyba już na szczęście daje na to nabierać, ale tak oni to próbowali przedstawić.
Niewiarygodne. To jest po prostu niewiarygodne, że w XXI wieku, no właśnie, żeby jeść te pieniądze, nie wiem o co chodzi po prostu. Krzysztof, tutaj jest komentarz od Katarzyny. Co za mega pozytywna energia. No my znamy Krzysztofa, więc wiemy, że tak jest. Aczkolwiek też, no wiem, domyślam się, ile cię to kosztuje, bo jednak robisz jakąś kolosalną pracę społeczną, tak naprawdę, ale wiem, że no tak jak mówisz, no przeżywasz, czasami są te słabsze momenty, więc Krzysztof, ja ci za to bardzo dziękuję, za to, co robisz po raz kolejny, chylę czoła, trzymam kciuki i mam nadzieję... No nie, wiesz, bez przesady, bo no nie, no bo czuję się tak trochę, wiesz, ale nie, no... Robisz swoje. No. Ja powiem tak, robię swoje. Ja miałem dużo szczęścia w życiu. Po prostu uważam, że też trochę tego szczęścia muszę i chcę oddać innym. Nie? I to, to chyba głównie o to chodzi. Po prostu, że mi było dosyć łatwo. Mi było łatwo w życiu. Ja nie musiałem bardzo tak, wiesz, walczyć, przecierać się przez granice i gryźć zębami ziemi, żeby przeżyć. Więc uważam, że każdy z nas, kto dostał państwowe wykształcenie, za które nie zapłacił, którego rodzice mieli forsę, wiesz, żeby wyżywić i dać dach nad głową, jest coś tam temu światu winny. Nie każdy może dać bardzo dużo, jeden może dać więcej, drugi może dać mniej. Ludziom się też różnie w życiu układają, różne historie mają swoje życiowe, nie? I nie chcę nikogo oceniać, ale uważam, że każdy gdzieś tam powinien. No i znam wielu ludzi, którzy mają podobne, powiedzmy, doświadczenia życiowe, podobne stanowiska, a jeden wypruwa sobie flaki po godzinach, żeby coś dobrego zrobić, nie, a drugi po prostu ma to wszystko w D i tyle. No i to jest wtedy gdzieś tam, trzeba wspierać tych, którzy to robią. Albo myślę, Krzysiek, że to było cholernie ważne zdanie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście, jesteśmy szczęściarzami. Tak sobie właśnie dałem sprawę, że podobnie tak jak ty, jestem szczęściarzem i jak większość naszych słuchaczy. I może pomyślmy o tym, że można naprawdę robić, być może niekoniecznie powoływać etnoligę, ale nawet na tą mikroskalę podzielić się tym naszym szczęściem. Codziennie coś dobrego, codziennie jedną dobrą rzecz trzeba zrobić. O, i tego się trzymajmy. Krzysiek, wszystkiego dobrego, bardzo, bardzo ci dziękuję, a w konkretnej sprawie naprawdę odezwę się do ciebie, bo patrzę tutaj na jakiś potencjał, który jest ogromny, a kompletnie niezagospodarowany, tak więc widzę ogromne pole do popisu. Pisz do mnie, dzwoń do mnie, wiesz gdzie mnie znaleźć. Tak jest. Najłatwiej mnie w każdym razie to do słuchaczy teraz mówię na facebook.com/etnoliga i tam... I są kontakty do mnie, telefon też jest, można dzwonić. Absolutnie. Krzysztof Jarymowicz był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, Krzysiek. Będziemy w kontakcie. Dzięki. Ja w swoim i w imieniu słuchaczy dziękuję za spotkanie i przede wszystkim za to, że otwierasz cały czas, za każdym razem, kiedy z tobą gadam, chłopie, to po prostu uczę się czegoś nowego. Niesamowite. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam. No i tak, minęła dobra pora z dobrymi ludźmi, z dobrymi działaniami, ale wydaje mi się, że to, co powiedział Krzysztof na koniec, jest niesamowite. Gdzieś tam z tyłu głowy mam, powiem wam, słowa wypowiedziane przez mojego idola, Joe Stramera, lidera zespołu The Clash, człowieka, który był zaangażowany w muzykę punk rockową, w społeczność punk rockerską i okazało się, że on wychował się w rodzinie dyplomatów i on... jako pierwszy to wyartykułował, że on dostał doskonałe wykształcenie. Był w krajach, gdzie jego ziomale w ogóle nawet nie wiedzieli, że takie kraje istnieją. Tak więc on spłaca ten dług. I wiecie co? Kiedyś usłyszałem to samo z ust Piotra Ikonowicza, mojego drugiego idola, który też powiedział, że no kurczę, ja dostałem coś, czego setki ludzi razem nie dostali i ja teraz robię swoją robotę. Tak więc tego się trzymajmy. Naprawdę, słuchajcie, kapitanie, trzeba być optymistą, naprawdę trzeba być i tyle. Czasami jesteśmy w opresji, czasami przyszłości nie widzimy, czasami jest nam źle, niedobrze i cóż, ja wychodzę z założenia, że każdy urodził się po coś. Nikt tutaj nie jest bez powodu, powiem wam. I tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego życzę wam, drodzy słuchacze. Od 19 w Tomek Piątek, a ja też zapraszam o 21 do Radia Koncała na piwnicznik artystyczny
między i wielokulturowy piwnicznik artystyczny, gdzie myślę, że idealnie się to wpisze w to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak więc wbijajcie o 21 na Radio Konca, jutro o 15 na Radiowe Obiady, gdzie nawiążemy do naszego dzisiejszego spotkania, a może nawet je rozwiniemy. Fajnie, że byliście, słuchajcie, Robsonak, fajnie, dziękuję za te horrorne słowa, bo to też one są naprawdę czasami potrzebne. Wierzcie mi, tu nie chodzi o jakiś taki ten pychę czy coś, ale dobre słowo, kurczę, robi dobrą robotę, a to jest dobra pora. Więc za dobre słowo dziękuję, za krytykę konstruktywną również i mówię wam, jakieś argumenty. Posługujmy się argumentami. Wszystkiego dobrego dla was. To była dobra pora i mówiło do was Radio Koncao, a naszymi gośćmi był Krzysiek Jarymowicz i Gosia Sujka z Centrum Wielokulturowego. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu nisko, parafrazując słowa KCZ-a, kłaniam się nisko starym mistrzom i młodym mistrzom. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzisiejszy reset realizował oczywiście Krzysiek Kołaczek. Cześć. Reset Obywatelski.